Tak. Dzień dobry oficjalnie, czy też dobry wieczór. Sprawdźcie mikrofony, czy macie wyciszone. To taka netykieta, używamy ich tylko wtedy, kiedy chcemy coś powiedzieć, kiedy chcemy włączyć mikrofon, tak, to użyć go, to wtedy włączamy. Zadbajcie, żeby się wyciszyć. Słuchajcie, będę dzisiaj chciała podzielić się z Wami doświadczeniem moim ze stosowania narzędzia, jakim jest grywalizacja czy też gamifikacja. Za chwilę o tym więcej, dlaczego są dwa słowa i które jest właściwe. Podzielę się doświadczeniem, więc będzie bardzo praktycznie. Jeżeli ktoś z Was był na jakimkolwiek spotkaniu webinarowym, bo już kilka razy o grywalizacji mówiłam w ciągu ostatnich lat, to będzie nowa edycja, zupełnie nowe podejście. Przygotowałam zupełnie nową prezentację i od innej trochę strony to pokażę. Także mam nadzieję, że ci, którzy już kiedyś uczestniczyli czy odsłuchiwali, to też nie będą zawiedzeni. Pozwólcie, że udostępnię sobie Wam swój ekran. Już momencik. Oj, czekajcie, bo jestem, przepraszam, nieprzygotowana. Już jestem w pierwszym slajdzie. Dobra. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj na warsztat wzięli sobie grywalizację w takim rozumieniu budowania długoterminowych, fabularnych systemów motywacyjnych. Tak było w tytule tego spotkania i na tym będę chciała się skupić. Nazywam się Joanna Mytnik, jestem liderką zespołu Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. To jest taka jednostka, która zajmuje się wspieraniem nauczycieli akademickich w ich pracy dydaktycznej, zawodowej, ale też w obszarze dobrostanu również i wspieramy w najszerszym tego słowa znaczeniu z całym zespołem 20-osobowym. Staramy się gdzieś tam projektować metody, narzędzia, wdrażać je i towarzyszyć nauczycielom w tym podnoszeniu jakości tych zajęć. Dzisiaj o jednej z takich metod, czy też raczej narzędzi. Natomiast zanim zacznę, chciałabym Was już teraz zaprosić na konferencję, która z grywalizacją jest związana. Jeżeli kogoś z Was dzisiaj ten temat zainteresuje, to już 11 kwietnia mamy otwarte zapisy. Zapraszamy, słuchajcie, na Politechnikę Gdańską. Jednodniowa konferencja, taka bardzo praktyczna, dzielimy się naszymi doświadczeniami w tym stosowaniu takich systemów motywacyjnych. Jeśli macie ochotę, to też ideatorium dla nauczycieli akademickich 7-8 czerwca i we wrześniu będzie jeszcze taka technologiczna konferencja. Natomiast ta konferencja Grywalizacja w edukacji jest adresowana do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. To jest ważne, bo czy uczysz w szkole podstawowej, czy ponadpodstawowej, czy na uczelni, czy też w jakimś centrum nauki, w Centrum Edukacji Nauczycieli, szeroko pojęte zainteresowanie grywalizacją, tutaj Was zapraszam. W zeszłym roku mieliśmy pierwszą i była bardzo, przepraszam, była bardzo nowym dla nas doświadczeniem, bardzo ciekawym. Kilkadziesiąt osób z całej Polski się spotkało i dzieliliśmy się w 18 wystąpień takich grywalizacyjnych. Wysłuchaliśmy ich i mnóstwo inspiracji. Pracowaliśmy też warsztatowo. W tym roku też chcemy pracować warsztatowo, wypracować wspólnie takie grywalizacje, żeby też ćwiczyć w praktyce. Więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę dołączyć do tego spotkania 11 kwietnia, to otwarte są zapisy. W tej chwili również do 11 lutego zbieramy zapisy na wystąpienia, więc jeśli chcecie się podzielić tym, co Wam wychodzi lub co Wam nie wychodzi, brawurowe wystąpienie z zeszłego roku o porażkach, również zapraszam bardzo serdecznie. To, kochani, tyle, a zacznijmy o samej grywalizacji. Zanim będę mówić o tym, czym jest, to chcę Was zabrać w taką małą podróż, w jaką zabieram moje studentki i moich studentów. Kilka przykładowych pokażę pomysłów na grywalizację najpierw, bo lubię w praktyce zobaczyć, z czym się coś je, a dopiero potem poznać podłoże teoretyczne, więc pozwólcie, że powiem Wam o tym, że moi studenci, moje studentki na przykład bywają jak w tej grze, która nazywa się Flower Power, na ścieżkach ewolucji. Jestem biolożką, więc pewnie stąd tutaj ten podtytuł. Wcielają się w rolę dzieci kwiatów na przykład i przygotowują się do parady dzieci kwiatów, czyli do egzaminu, zbierając różnego rodzaju ozdoby. Mam cel fabularny w tej grze, tak króciuteńko, to jest przygotowanie do właśnie wzięcia udziału w tej paradzie dzieci kwiatów, to jest egzamin.
przez uzbieranie różnych ozdób i po to, żeby mieć jak najlepsze miejsce podczas tej parady. Czyli oczywiście jak najlepiej zdać egzamin, mówiąc mugolskim językiem. To jest cel fabularny. Natomiast cele edukacyjne, jakie mi towarzyszą, bo zawsze sobie stawiam cele edukacyjne, to chcę rozwiązać problem systematycznej pracy moich studentów, moich studentek. Chcę, żeby byli aktywni na wykładach, chcę, żeby robili własne notatki, chcę, żeby mieli fartuch i zeszyt do rysowania preparatów na ćwiczeniach, ale też, żeby przygotowywali się do wejściówek na ćwiczeniach i generalnie cel, który często sobie stawiam, właściwie chyba zawsze, dodatkowo zainteresowanie samym przedmiotem. W tej grze ról jest niewiele, ja jestem tu starą hipiską, prowadzący ćwiczenia to są hippie guru, a studenci to dzieci kwiaty. Zauważcie, że każdy ma swoją rolę i to jeszcze do tego wrócimy. Kluczowe elementy to wspomniany egzamin, czyli parada dzieci kwiatów i bardzo ciekawy element, mianowicie punkty w tej grze, w tej grywalizacji są trzech rodzajów, trzy typy punktów tutaj stosuję i te punkty związane są z dwoma typami aktywności, które mają studenci, to są i wykłady, i ćwiczenia. Już pokazuję. Na wykładach, za pracę na wykładach, czyli za pracę z wiedzą teoretyczną, studenci zbierają kwiaty we włosach, to jest taka teoria i tu są zadania związane z wiedzą. Natomiast umiejętności, kompetencje, efekty uczenia się związane z umiejętnościami to wiatry we włosach i też dotyczy to części wykładowej. Natomiast pacywki, trzeci rodzaj punktów, dostają za pracę, studenci i studentki dostają za pracę na ćwiczeniach laboratoryjnych. I to rozróżnienie jest dla mnie ważne. Podzieliłam sobie w tej grze na trzy rodzaje punkty, nie mam jednego rodzaju, bo to mi pozwala kontrolować te efekty uczenia się, ocenianie poszczególnych efektów uczenia się, te wiedzowe, umiejętnościowe i kompetencje społeczne. I teraz przywileje w grze, to co można w grze wygrać, o co studenci grają, to są, zbierając określoną liczbę kwiatów, wiatrów we włosy i pacyfek, próbują sobie zarobić na poznanie, otrzymanie zagadnień na egzamin, czyli na paradę dzieci kwiatów i maksymalnie aż trzy można dostać. To jest egzamin ustny akurat w tym przypadku, więc można poznać przed egzaminem zagadnienia, których będzie dotyczył ten egzamin. Oprócz tego jeszcze mogą dostać różne inne przywileje, na przykład korzystać z notatek na egzaminie albo uczestniczyć w egzaminie w innym terminie, czy zwolnieni być z kolokwium praktycznego, czyli uprawy ziemi. To trzeba sobie też zarobić określoną liczbę tych ozdób. Ja to wszystko tak wyliczyłam, żeby zwolnienie z jakiegoś tam obowiązku tego studenta też było po prostu wcześniej przez niego zwyczajnie zaliczone poprzez pracę. Jest też w tej grze tajemnica. Akurat tajemnicą tutaj jest tajemniczy biały królik się pojawia i za uzbieranie 400 kwiatów i wiatrów łącznie, bez względu na proporcje, każde dziecko kwiat osiąga status białego królika i ja w zasadach gry, w księdze reguł nie mówię dalej, co w związku z tym. Więc jest tajemnica. Chcę w ten sposób mój wybieg jako projektantki, jako mistrzyni gry, to jest zachęcić studentów do jak najcięższej pracy, jak największej włożenia, jak największego wysiłku w to uczenie się i zdobycie jak najwięcej tych punktów, czyli ozdób i dopiero potem okazuje się, co w związku z tym. Innym razem moi studenci wcielają się w rolę adeptów sztuki szamańskiej i dążą do tego, żeby stać się szamanami, dołączyć do grona szamanów, bo szaman, szamanka to ten, to ta, która wie, ma wiedzę i bardzo prosta fabuła, to jedna z moich ulubionych gier i bardzo fajnie działająca, pasuje też do każdego przedmiotu, ta fabuła szamańska jest bardzo uniwersalna, bo chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś tam bardzo wysoki poziom wiedzy tajemnej. No akurat tutaj celem fabularnym jest uzyskanie przez każdego z graczy tajemnej wiedzy i dołączenie do elitarnego grona szamanów. Ta gra akurat Stara Szamanka to jest seminarium trzeciego roku. Wcześniej Flower Power to jest pierwszy rok. Tutaj mamy już studentów trzeciego roku na seminarium i tutaj jest gra, którą podzieliłam sobie na 7 poziomów, bo jest takich 7 obszarów tematycznych, które normalnie realizuję, więc podzieliłam je na 7 takich poziomów tajemniczenia,
poziom trudności rośnie i w każdym z tych poziomów są średnio po 2 zloty szamańskie, czyli te tygodnie ćwiczeń, czyli seminaria tak naprawdę. I prosta fabuła, uczymy się, stajemy się coraz lepsi. Cele edukacyjne, mam długą listę akurat w tym przypadku, wyjątkowo ona jest długa. Nie sugerujcie się nią tak na co dzień do każdej innej waszej gry, waszego przedmiotu, bo akurat w tym przedmiocie, czyli w seminarium, moi studenci muszą nauczyć się tych wszystkich, muszą zdobyć kompetencje, korzystanie z publikacji naukowych, rozwiązywać problemy, występować publicznie, uczyć się gdzieś tam zajmowania stanowiska. Słuchajcie, sprawdźcie, czy wszyscy mają wyciszone mikrofony, bo słyszę, że ktoś chyba nie ma. Tutaj muszą uczyć się angielskiego specjalistycznego i pisać wnioski i recenzować, więc tu mam takie cele, które i tak są zawarte w sylabusie tego seminarium, więc niech was nie przerazi ta długa liczba celów edukacyjnych. Z reguły są 3-4. Te role w grze to ja jestem starą szamanką, moi doktoranci do tej pory, którzy ze mną prowadzili, to był to znachor i wiedźma, dostali takie role. Studenci są adeptami sztuki tajemnej, wiedzy tajemnej. Oprócz tego mam, bardzo ciekawych uczestników gry, mianowicie duchy, czyli autorzy książek i artykułów naukowych, dlatego że tu mocno opieramy się o poszukiwania w literaturze fachowej. No i jeszcze rada plemienna to specjaliści z wybranych dziedzin, gdzie moi studenci mogą się z pracownikami katedry konsultować. Tutaj mamy 7 poziomów, jak powiedziałam, mam bardzo ciekawa sytuacja, mam 2 rodzaje zadań, rzadko kiedy stosuję taką sytuację, mianowicie zobaczcie, zadania obowiązkowe, które nazwane są zadaniami konieczności i zadania wyboru. Słuchajcie, sprawdźcie, czy wszyscy mają mikrofony wyciszone. Dobra, coś tu słyszę, że się odzywa. Punkty nazwane są, zobaczcie, runami, czyli szamani zbierają runy. Przyznawane automatycznie są umiejętności, to tak po przekroczeniu pewnej liczby runów. W każdym poziomie jest jakaś tam umiejętność. Odznaki, co ciekawe, w tej grze studenci przyznają sobie sami nawzajem, czyli mówią sobie nawzajem, w czym są dobrzy, jak siebie widzą. Też są tutaj życia i mamy, ta gra, to jest moja najstarsza gra, to jest pierwsza gra, słuchajcie, czatu sobie nie muszę sobie włączyć czat, to jest najstarsza gra i to był jeszcze rok 2013, kiedy pierwszy raz ją uruchamiałam i wtedy nie znałam wielu narzędzi i ten kociołek, czyli folder na zadania od studentów i studentek, to był Dropbox, pamiętam, że to był folder w Dropboxie, gdzie miałam podfoldery dla każdego studenta osobny. I w tym folderze oni do tego folderu wrzucali zadania, ja tam oceniałam i tam wrzucałam ocenione. Dużo pracy, trudno było, ale to już było 11 lat temu. Kiedy indziej moi studenci, to jest taki sam przedmiot jak Flower Power dla pierwszego roku, tylko w innym roku zmieniam fabułę, bo też lubię się nie nudzić. W innym roku moi studenci na tym przedmiocie, na pierwszym roku byli, bywają rolnikami. Rolnicza fabuła, bardzo prosta. Prosta w założeniu, nic specjalnego. To wszystko są zrzuty ekranu z moich stron. Robię w darmowym narzędziu też strony do tych gier, więc też wam polecam. Na przykład w kreatorze stron w googlowskim, bardzo prosty kreator, który pozwoli każdemu i każdej z was taką stronę sobie zrobić do swojej grywalizacji z fabułą. Tutaj studenci, celem edukacyjnym jest to, że pracowali systematycznie, to mam zawsze ten cel. Aktywny udział w wykładach, ale tutaj również, ponieważ tutaj pracują też przez część semestru metodą projektu w zespołach, więc moim celem jest to stosowanie wiedzy w praktyce przy rozwiązywaniu realnych problemów metodą pracy projektowej. I też umiejętność korzystania z publikacji naukowej. Przy tym projekcie jest potrzebne korzystanie z publikacji. A fabularny cel to mamy 4 miesiące od lutego do czerwca. 4 miesiące mają rolnicy na obsadzenie pola sadzonkami. To są planty, tutaj punktami są te planty, czyli sadzonki za pracę nad przedmiotem ja rozdaję te sadzonki. Trzeba obsadzić swoje pole i 320 gwarantuje zabezpieczenie tego pola przed przymrozkami, czyli zaliczenie na minimalnym poziomie tego przedmiotu, ale oprócz tego rozdaję jeszcze kamienie. To jest taki ekwiwalent odznak, badży z gier. Kamienie mają zupełnie wpływu na ocenę, na stopień, na egzamin. Po prostu pokazują kamieniami, można sobie wyznaczyć miedzę, czyli odgrodzić się od kogoś innego, od innych rolników i można sobie swoje pole
tak naprawdę zaznaczyć, gdzie ja, gdzie jest moje pole, jak jest duże. I tutaj jest pełna dowolność, fantazja jest jedynym ograniczeniem, więc studenci dostają ode mnie kamienie za wyjątkowe zaangażowanie, kreatywność i bardzo te kamienie sobie cenią. Bardzo prosto, to jest tylko wykład w tym akurat roku, kiedy byli rolnicy, rolnicza fabuła, to bez ćwiczeń grywalizowałam tylko wykład. Ja byłam naczelną agronomką, a studenci byli rolnikami. Egzamin to zbiory, punktami są planty wspomniane, odznaki to kamienie. Czyli za takie kompetencje społeczne, tak? Przyznajemy te kamienie. I bardzo ciekawym elementem, który tu zastosowałam tak pierwszy raz i on mi świetnie zadziałał, to niki graczy, pseudonimy dla graczy, dla moich studentów, ale uwaga, tu macie listę przykładowych ników, które ja wymyśliłam. Nie dałam, zawsze ja daję moim studentom sobie wymyślić nazwy i one są bardzo różne, natomiast tutaj motywującą rolę również pełniły te nazwy. Studenci bardzo lubili być człowiekiem z łopatą, człowiekiem z roundupem, człowiekiem z gumiakami, bez gumiaków, z kosiarką. To też nam dawało dużo uśmiechu, radości. W ten sposób się też komunikowaliśmy. Kiedy ja pisałam maila, czy wysyłałam ogłoszenie na forum do moich rolników, to pisałam, jeżeli to było do konkretnego rolnika czy rolniczki, to pisałam człowieku z kosiarką, dostałeś 13 plantów, dlatego że. Nie? Także ta komunikacja też tutaj była ubarwiona i to był mocny atut. Czasem są lekarzami na SOR-ze, moi studenci i ratują życie, akurat w tym przypadku ratowali życie taksonomii, to jest nauka, która wymiera, naprawdę wymiera, więc postanowiłam położyć taksonomię na SOR i na przedmiocie, który się nazywa taksonomia, studenci ratują umierającą taksonomię, mają na to 7 tygodni. A jeszcze kiedy indziej są, i to już ostatni przykład fabuły, jeszcze kiedy indziej są, to jest moja ulubiona fabuła. Są hodowcami kur. Najczęściej o tej opowiadam. Ja zresztą dzisiaj, słuchajcie, mam w ogóle kurę. Nie wiem, czy to będzie widać. Dostałam dzisiaj kurę pina takiego. Moja ulubiona kura teraz to będzie. Zbieram kury, kocham kur. Słuchajcie, kur trudno nie kochać. No popatrzcie, nie? Więc fabuła jest dość prosta. Jeśli chcesz, to są studenci trzeciego roku, wykład i ćwiczenia i zapraszam studentów do tego, że jeśli chcą, mogą się poczuć hodowcami kur i każdy z nich, jeśli się poczuje hodowcą kur i dołączy do tej fabularnej wersji, bo nie jest to obowiązkowe i zaraz o tym też powiem, jeśli dołączy, to dostaje ode mnie 7 malutkich kurek, kurczaków właściwie, małych kurek, za chwilę będą to kurki i każdy z tych hodowców ma 7 tygodni, bo tyle trwa przedmiot, on jest skrócony, przez pół semestru trwa, mają 7 tygodni, żeby te kury, żeby się nimi zaopiekować i żeby one były szczęśliwe za 7 tygodni. To jest cel w tej grze, mieć szczęśliwe kury, trochę jak Tamaguchi w latach 90. czy 2000. I teraz ja za pracę płacę kurcoinami, punkty w tej grze nazywają się kurcoiny, tak żeby było zabawnie, nie? Żeby to nie były punkty. I za każdy wysiłek, który studenci wkładają, czyli kiedy pracują, kiedy się uczą, dostają kurcoiny. Dzięki tym kurcoinom, zobaczcie, rośnie szczęście kur. Szczęśliwe kury są tu na dole. Trzeba mieć 280 kurcoinów, żeby mieć szczęśliwe kury. Natomiast wcześniej ocieplenie kurnika, wypasione grzędy, czy można koguta dostać do kurnika, głośniczek, psie kupy. Czyli sprawiasz, ucząc się, sprawia, że twoje kury mają lepiej i lepiej. To jest oczywiście skorelowane z mugolskim wymogiem wystawienia strasznych rzeczy, jakimi są stopnie, ale niech będzie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Więc skorelowane to jest z ocenami i zaliczeniem ćwiczeń oraz zaliczeniem wykładu. Zobaczcie, że zmienię może kolor, żeby było widać. Nie wiem, weźmy niebieski. Zobaczcie, że tutaj niebieska linia pokazuje moment, od którego masz piątkę, właściwie powinnam narysować ją o punkt niżej. O, tutaj w tym momencie, słabo mi poszło, więc wezmę jeszcze zielony, to gdzie jest zielony kolor, pod psimi kupami. Jak ktoś ma psie kupy przed ogrodzeniem, czyli ma 230 kurcoinów, to ma już piątkę z ćwiczeń zaliczone, piątkę z wykładu, czyli egzamin ma zaliczony na piątkę. Słuchajcie, więcej nie można w formalnym systemie edukacji chcieć, to jest maksimum. A mimo to, zobaczcie, zaprojektowałam jeszcze 2 poziomy w tej grze. Kury szczęśliwe są dopiero jak masz 280. Robię to dlatego, że już nauczona doświadczeniem, to jest grywalizacja ta kurowa w 2019 była po raz pierwszy i
nauczona po wielu latach prowadzenia tych grywalizacji, że moi studenci, moi gracze tak się wciągają w grę, czyli w uczenie się, że potem jak już nawet mają piątkę i zwolnienie z piątką z egzaminu, nadal chcą się uczyć. I wtedy musiałam na bieżąco wymyślać im nowe zadania, bo oni domagali się kolejnych zadań w grze, mimo że już mieli wszystko, co można osiągnąć w tym formalnym systemie, to nadal chcieli być w grze. Więc ja już teraz projektuję zawsze więcej niż można osiągnąć w tym formalnym systemie. Wiem, że piątka to nie jest to, dlaczego moi studenci się uczą. Nie uczą się dla ocen, tylko po to, żeby mieć na przykład tutaj szczęśliwe kury. Cel fabularny, ten epicki cel jest najważniejszy. Na tym przykładzie tej gry szybciutko jeszcze pokażę, jak studenci te kurkoiny zdobywają. Mianowicie na tygodnie jest rozrysowane, tu mamy tygodnie gry, tak? Jest tych 7 tygodni i studenci, tu jest zadanie, jest napisane, jakie będzie zadanie i za ile kurkoinów. Czyli też punktacja pokazuje, maksymalnie można zdobyć 5 albo 50, 15 za różne zadania. Ta punktacja to jest maksymalna, możesz zrobić między 0 a 50, między 0 a 15, jakościowo oceniamy te prace, ale studenci wiedzą i to jest bardzo ważne, żebyście im to dali, żeby mogli strategicznie podejść sobie do tego swojego uczenia się przez całe 7 czy 15 tygodni, to muszą z góry wiedzieć, kiedy, jak trudne zadania, jakie będą przed nimi stały. Ja nie mówię, jakie są w szczegółach te zadania studentom, ale wiedzą, że będzie jakiś zadań za 15, za 5, tak? I żeby widzieli, że ile pracy trzeba będzie włożyć. Już widać, że tu 50 i tu 50 za historię skóry wziętą razy dwa. Powiem po mongolsku, to są eseje naukowe, które piszą moi studenci. Bardzo trudna forma, dlatego jest bardzo dużo punktów, ale ja też tą punktacją po pierwsze mówię, jak trudne jest to zadanie, że będzie wymagało wysiłku więcej niż quiz, czyli ogniem i kurą za 5 kurkoinów, tak? Ale też pokazuję, że być może chcesz zdobyć najwyższą ocenę, chcesz mieć szybko te kury szczęśliwe, to warto podejść do tych zadań wysokopłatnych, płatnych ode mnie. I teraz zauważcie, że tu na dole mamy bardzo ciekawą sytuację, takie warunki dodatkowe. Zobaczcie, że jeżeli mi zależy jako projektantce tej gry, jako nauczycielowi, wykładowczyni, jako mistrzyni gry, zależy mi, żeby moi studenci podeszli do esejów. Normalnie to jest bardzo trudna forma i jest dobrowolna. Więc jeżeli jest dobrowolna, to nie chcą do tego podejść, bo trudne zadanie, wielu z nich. To ja punktami mówię, warto do podejść, można zdobyć aż 100 kurkoinów, a jeśli zdobędziesz 80, to jest ten warunek na dole, jeśli zdobędziesz 80, dowolnie ile z którego łącznie, to jeszcze w gratisie dam Ci 30. To samo robię z quizami. Quizy to są ogniem i kurą, tutaj oznaczone, tu jest ogniem i kurą 1, 2 i 3, łącznie 15 kurkoinów można zdobyć, więc ja mówię, jeśli, a chcę, żeby do tych quizów się przygotowywali, żeby nie podchodzili na pałę, no to 12, jeżeli zdobędziesz we wszystkich trzech, a więc się przygotujesz i wysoko je zrobisz, to ja jeszcze plus 10 dam. I często to, co robię, taki przykład, jeszcze do tego wrócimy, ale zobaczcie, uciłanie 75 kurkoinów do 28 października, to jest mniej więcej gdzieś tam tutaj. W pewnym momencie mówię, słuchajcie, sprawdzam, 28 o północy, sprawdzam, ile kto ma. Każdy, kto ma 75 do tego momentu tutaj, dostaje w gratisie 10. To jest zabieg, który ja stosuję, żeby nie powiedzieć musisz. Nie mówię studentom obowiązkowo od początku października macie robić zadania. Mapę mentalną, czyli kurę mentalną, kurę z łasiczką, czyli infografikę. Ja nie mówię, że musisz. Ja mówię, możesz, opłaci ci się, jeśli cię od początku weźmiesz do roboty, nie będziesz czekać na potem, to opłacić się, bo dam ci plus 10. Nie? Więc to jest takie, to jest zachęta, a nie zmuszanie. I w tej grze również są badże, czyli odznaki, tak jak kamienie były tam w rolniczej fabule na przykład, tak tutaj mam ekstrasy, dla kur coś ekstra i mam 4 ekstrasy, które tu widzicie i za kreatywność i zaangażowanie, bo chcę, żeby moi studenci oprócz tego, że merytorycznie dobrze robią zadania, czyli uczą się, to chcę, żeby jeszcze byli przy tym kreatywni i zaangażowani. Te prace chcę mieć ekstra, więc kto chce, nie musi, to nie wpływa na ocenę. Ocena to kurkoiny, z tego wynika ocena, natomiast tymi ekstrasami doceniam coś, czego nie mam w sylabusie, w efektach uczenia się, a chcę docenić, to doceniam takimi badżami. Nie? One nie mają nic wspólnego z oceną, ale
pokazują, że się starasz, jesteś wyjątkowy na tle grupy najczęściej. Jeżeli te fabuły, tak komentuję, są dla kogoś infantylne, to jakby każdy sam dla siebie projektuje fabułę. U mnie one działają w 100%, wszyscy moi studenci, czy ich 150, czy jest ich 20, angażują się i jakby to każdemu musi fabuła pasować, także to nie jest tak, że tą fabułę komentuję teraz wpis na czacie, trzeba przyjąć. Komu nie pasuje? Znaczy to nie są porady, jak je robić, tylko wy musicie znaleźć swoje fabuły, nie? To musi wam działać. Mi to działa i to w 101%, jeśli chodzi o zaangażowanie. I teraz jeszcze pokażę to przykładowo akurat z kurowego przedmiotu. Natomiast pamiętajcie, że tu często nie będzie krzywej Gaussa, jeśli chodzi o stopnie. Studenci w grywalizacjach są zaangażowani tak silnie w to uczenie się, uczą się tak dużo, jak oni często mówią, 3 razy więcej niż na normalnym przedmiocie, ale z własnej woli, bo nic nie jest obowiązkowe. Więc to są wyniki akurat z takiego kurkoinowego. 88 osób jest zwolnionych z egzaminu, tak? To jest zresztą ich cel, bo to jest ważne, a 56 idzie jeszcze dalej. Jak już jesteś zwolniony, to jeszcze dąży do tego szczęścia, szczęśliwych kur, nie? Te psie kupy mi nie wystarczają. Więc to z reguły się waha gdzieś tam między 30 a 60%, że tylu studentów gra dalej, mimo że osiąga wszystko najwyższe możliwe stopnie, te takie formalne, nie? W grywalizacji. Proste fabuły działają najlepiej, zgadzam się, może też być bez fabuły, zaraz jeszcze do tego przejdziemy. I teraz słuchajcie, już więcej fabuł, przykładów nie będę pokazywać, to tak, żeby się rozgrzać, żeby w ogóle wprowadzić was w ten świat od tej strony studenta, gracza, żeby zobaczyć, co można. I teraz spróbujemy sobie na tym ukuć taką definicję za chwilę grywalizacji. I jeszcze to, co jest dla mnie ważne, i to myślę, że w tych grywalizacjach gdzieś tam wybrzmiewało, to, co jest dla mnie ważne, to jest mój grid, mój zestaw, tego, co dla fundamentów w edukacji, w uczeniu się, kiedy myślę o tym, o moich studentach i ich motywacji do uczenia się, to dla mnie rzeczy, które są ważne, to jest to, żeby to było, czekajcie, wezmę sobie kolorek inny niż niebieski, podróż, to uczenie się, i to nie jest związane z grywalizacją w ogóle. Zawsze, kiedy projektuję zajęcia dla studentów, nie zawsze jest to grywalizacja, chcę, żeby to był rodzaj podróży, podróżowania po uczeniu się, po bardzo ciekawych zagadnieniach w danym przedmiocie. Uczenie się jest w ogóle ciekawe z natury rzeczy, prawda? Żeby to był rodzaj przygody dla nich, coś, co jest, łączy się z emocjami, nie? Oni muszą odczuwać emocje, to uczenie się powinno powodować emocje. Kolejnym fundamentem jest dla mnie budowanie relacji, ja studenci między sobą, odkrywanie tajemnicy, to jest jeden też z fundamentów bycia zmotywowanym, to znaczy musi być coś nieodkryte do końca, żebyśmy byli w tych emocjach i chęć mieli bycia w procesie, żeby dowiedzieć się, co z tego wyniknie. No i bardzo ważny fundament, możliwość rozwoju w jakiś sposób, może to być grywalizacja i dzisiaj o niej tutaj pokażę, jak pokazujemy ten rozwój, natomiast w każdej metodzie, niezależnie od metody właściwie, w każdym kiedy ze studentami lub uczniami pracujecie, oni muszą mieć w tym procesie możliwość rozwoju i dostrzegania tego postępu, to oczywiście od nas informacja zwrotna musi płynąć, żeby ten rozwój swój mogli widzieć. Tych fundamentów tutaj wypisałam trochę więcej, te 6 to takie podstawowe, natomiast to są te elementy, o których staram się pamiętać zawsze, projektując jakikolwiek przedmiot dla moich studentów czy dla moich uczniów, bo wy dla swoich uczniów. Zróbcie sobie taką listę i teraz moje pytanie, chciałabym zaprosić was na czat na początek. Pierwsze moje pytanie, co dla was jest ważne? To była moja lista. Co wy bierzecie pod uwagę, kiedy projektujecie swoje lekcje, swoje wykłady, swoje ćwiczenia dla swoich uczniów czy studentów? Jakie hasła są dzisiaj, jakie hasła byście wpisali, co jest kluczowe, jakie są wasze fundamenty, na których się opieracie, jakie elementy muszą być w tym procesie edukacyjnym, w tej podróży waszej z waszymi uczniami czy studentami przez ten semestr czy przez cały rok, tak, kiedy myślicie o procesie. I słuchajcie, zaproszę was na czat, już sobie popatrzę. Systematyczność pracy, dziękuję Kasia. Co jeszcze, słuchajcie, jakie są wasze fundamenty, co jest dla was ważne, kiedy myślicie o procesie edukacyjnym? Dla ciebie konkretnie. Dziękuję za całą na czacie.
dyskusję na temat fabuł i pomysły na temat fabuł. Nie będę teraz już do tego wracać. To dla tych, którzy nie widzą czatu, słuchajcie, gorąca dyskusja była na temat pomysłów na fabuły i w ogóle o fabułach. A teraz patrzę, jakie jeszcze edukacyjne, fundamenty edukacyjne, fundamenty procesu edukacyjnego. Pozytywne emocje, dziękuję. Krytyczne myślenie, fajnie. Współpraca, systematyczność, relacje, motywacja, zaintrygowanie tematem, fajne, Ania. Polubienie przedmiotu, tak, to jest ważne. Dyskusja, informacja zwrotna, to od Basi. Krzysztof, inspiracja, interakcja, skracanie dystansu, elastyczność, możliwość poprawy, świetne, to piąte, Krzysztof, bardzo ważne, powtórzę, możliwość poprawy, świetne, że masz to w swoich, że to jest dla ciebie fundament, bardzo dobrze. Sceptycyzm, potrzebuje rozwinięcia hasła sceptycyzm. Co tu, w jakim sensie to jest element budowania procesu edukacyjnego? Dlaczego, jak to rozumiesz, bo nic mi to nie mówi, rozwincie. 4K, relacje, zaangażowanie nam się. Bezpieczeństwo, tu wezmę od Natalii, bardzo fajne. Poczucie bezpieczeństwa, dawanie poczucia bezpieczeństwa osobom, które się uczą. Rozwój, radość z uczenia się, świetne. Niedosyt wiedzy. Dobra, angażowanie wyobraźni, okej, bardzo Wam dziękuję. Musicie sobie taką listę zrobić i jakby ją pamiętać, żeby do niej zaglądać, kiedy projektujecie. I to, co jeszcze ważne, zanim powiem, przejdę do samej gamifikacji, słuchajcie, pamiętajmy, że nie, i tak naszą rolą nie jest nikogo niczego nauczyć. Naszą rolą nauczycieli, mimo że nazwa nauczyciel mogłaby na to wskazywać, absolutnie nie jest nauczanie. Nauczanie, od nauczania nikt jeszcze się nie nauczył, słuchajcie. I kto jeszcze ma nadzieję, że tak jest, to porzućcie, te nadzieje są płonne. Nie można nikogo niczego nauczyć, jeśli ta osoba, którą uczymy, nie chce nauczyć się. To musi być aktywność po stronie uczącej się, to musi być jej decyzja, to ta osoba musi być zmotywowana, więc nasza rola to nie jest rola przekazywania wiedzy, bo tą wiedzę ktoś musi chcieć wziąć, a żeby chciał ją wziąć, to musi być zmotywowany, musi chcieć być w tym procesie, a więc to jest o poczuciu bezpieczeństwa, popełnianiu błędów, o których tu pisaliście już, czyli bezpieczne w bezpiecznym środowisku ponoszenie porażek, to są relacje, to jest learning by doing, teraz tu Kasię zacytuję, jeszcze patrzę sobie, bo mnóstwo fajnych kompetencji tutaj wypisujecie, odkrywanie swoich możliwości, właśnie. Czyli słuchajcie, nasza rola to jest sprawienie, żeby ci ludzie chcieli się uczyć. My nie możemy nikogo niczego nauczyć. Nie jesteśmy od nauczania tak naprawdę. Nie ma czegoś jak nauczanie. Jest tylko uczenie się, nie? A my możemy towarzyszyć, wspierać, pomagać, motywować, dostarczać informację zwrotną o tym uczeniu się. Nauczanie nie istnieje, nie jest w ogóle w szkole, wyższej czy niższej, nie chodzi o nauczanie, chodzi o uczenie się, pamiętajmy o tym. No i właśnie dlatego dzisiaj grywalizacja, ten temat, gamifikacja, dwa tożsame pojęcia, od angielskiego gamification, tam skomentuję na czacie, na Facebooku, gdzieś parę tygodni temu, kiedy anonsowałam po raz pierwszy ten webinar dzisiejszy, gdzieś tam dyskusja, chyba Jarek wpisał pytanie, czy też takie zastanowienie się nad tymi pojęciami, czemu grywalizacja, a nie gamifikacja, bo angielskie gamification. Gamification oczywiście od słowa gra, czyli game. I takie spolszczenie naturalne to gamifikacja. Natomiast chyba popularniejszym i częściej występującym określeniem jest grywalizacja Pawła Tkaczyka, z tym, że uwaga, podświetliłam na czerwono, dlatego że w ogóle w słowie grywalizacja nie chodzi o rywalizację. Mimo że ono wybrzmiewa, to nie dajcie się zwieść, w grywalizacji zupełnie nie chodzi o rywalizację i jeśli stosujecie grywalizację w edukacji, to w ogóle zapomnijcie o rywalizacji. Nie powinniście w ogóle mieć tego elementu. Grywalizacja ma wspierać zupełnie inne zachowania, przeciwne do rywalizowania. Jeżeli stosujemy ją w edukacji, to jest to must have moim zdaniem i jeżeli rywalizacja, to tylko zespołowa, bo wtedy wspiera współpracę w zespołach. Czyli tu stawiamy absolutnie na procesy grupowe, na bycie razem, na relacje, na współpracę, na komunikację, a nie rywalizację. Więc podświetlam dlatego na czerwono gry, bo w słowie grywalizacja, jakby słowo, hasło grywalizacja powstało od słowa gry, a nie od słowa rywalizacja. To trzeba wiedzieć, bo bardzo często utożsamiamy grywalizację z rywalizacją. Nie, to nie są konkursy, wyścigi. To jest edukacja, gdzie każdy może nauczyć się na swoim poziomie, w swoim tempie, na maksimum swoich możliwości i nie ma rywalizować z innymi, co najwyżej ze sobą samym i się rozwijać. Najkrótsza definicja grywalizacji, czy też gamifikacji, pojęcia zupełnie tożsame, można zamiennie ich używać. Jeszcze kiedyś
Jacek kiedyś użył określenia gryfikacja, ale to się nie przyjęło, nie spotkałam się z nim poza tym jednym razem, także grywalizacja, gamifikacja czy gamifikacja, jak niektórzy mówią, mówimy o tym samym. To jest, chodzi o wykorzystanie elementów, które są w grach, takich podstawowych komponentów, elementów mechaniki, elementów dynamiki gier, w jakimś środowisku, które nie jest grą, poza growym środowisku. Po to, żeby oczywiście wzbudzić motywację, zaangażowanie, wzbudzić, budować, podwyższać, utrzymywać. I teraz pytanie do Was, stąd ten niebieski znak zapytania. Jakie to mogą być środowisko, gdzie możemy grywalizację zastosować? Może w edukacji, to jakby dzisiaj o tym, to rozumiem, że w szkole możemy. Słuchajcie, gdzie jeszcze poza grami taką kanwę gry możemy wprowadzić, elementy z gier i poczucie tego, tej osoby się, bycia w jakiejś grze, gdzie możemy zastosować grywalizację? Pytanie do Was, ciekawa jestem, w korporacji, w biznesie, w onboardingu na przykład, w biznesie, dzięki Natalia, w pracy, rozumiem, że też tak, zarządzanie projektami, dzięki Krzysztof, w marketingu, teraz Jagoda daje przykład, punkty do zbierania na przykład żabsów. Dobra, od razu powiem, jeszcze do tego wrócę, ale uwaga, zbieranie punktów, te wszystkie programy lojalnościowe, te z punktami, to nie jest grywalizacja. Tak, i od razu to powiem, to jest bardzo złe rozumienie grywalizacji. Same punkty, tak zwane PBL, czyli Points, Badges and Leaderboards, czyli tylko punkty i rankingi, to nie jest grywalizacja w ogóle. Zaraz powiem dlaczego. Także nie, te punkty z żabek i wszystkich innych, to nie jest grywalizacja. Chyba, że jest dobrze zrobiona, ale wszędzie. To jest też odpowiedź. Tak, Stasia, a dajcie jeszcze w toalecie, bo faceci trafiali tam, gdzie trzeba, a nie na podłogę. Brawo, Staszek, dokładnie. W promocji zdrowia, podoba mi się od Moniki przykład. Tak, słuchajcie, na przykład, jeżeli, nie wiem, powinnaś biegać, mam na myśli aktywność fizyczną, jogging, co rano, czy tam raz w tygodniu i nie chce ci się, nie lubisz, nie możesz się zmotywować, podejmowałeś 3 próby, nijak nie wychodzi, zgrywalizuj sobie to, nie? Zbuduj sobie do tego fabułę albo sobie zainstaluj apkę na telefonie Zombies Run i ta apka ci będzie pomagać, bo tam jest całe środowisko gry zbudowane i ty jesteś kimś, kto ucieka przed zombimi, zombie, nie wiem jak w liczbie mnogiej, przed zombies uciekamy, gdzieś tam ich oddech czujemy, bo słuchawki jeszcze trzeba mieć oprócz telefonu i biegasz jak ta lala, tam jeszcze jest całe zbudowana cywilizacja, możesz ci wszyscy ocaleńcy, ludzie ocaleni, ocalali, budują wspólnotę i gdzieś tam gromadzą zapasy jedzenia i to cała historia. Czy możemy, nie wiem, w segregowanie odpadów, jak masz z tym problem, to zgrywalizuj sobie, jak twoje dziecko, nie wiem, ma problem ze sprzątaniem mieszkania, zgrywalizuj mu to, czy no wszędzie, słuchajcie, można to zastosować, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z czynnościami nudnymi, trudnymi, żmudnymi, nieciekawymi, więc jeśli twój przedmiot jest żmudny, trudny, nieciekawy, bez sensu dla studentów, to wtedy grywalizuj. Tam, gdzie jest problem, tam wchodzi grywalizacja. Grywalizacja nie wchodzi tam, gdzie nie ma problemu z motywacją. Tam, gdzie ludzie się mają kłopot, żeby się zmotywować do czegoś, do jakiejś czynności, która jest dobra, ale nie lubią jej robić, nie chcą, boją się, różne towarzyszą temu emocje, wtedy wkracza grywalizacja. I teraz tu w tej definicji chciałabym powiedzieć, co to są te elementy mechaniki, dynamiki. Jeszcze do nich wrócimy na końcu, będę jeszcze, ale teraz króciutko powiem tylko o takiej podstawie. Najczęściej stosowaną, takim podziałem stosowanym jest stożek hierarchii tych elementów gry. Werbach i Hunter opublikowali taki podział. Jeśli ktoś jest chętny, żeby wiedzieć więcej, to odsyłam. 2012 rok publikacja. Zresztą Kevin Werbach ma świetny kurs na Kurserze. Gamification też polecam, chociaż on jest taki level hard dla hardkorowców. Jest na głębokim poziomie. To jest taka już bardzo naukowa grywalizacja, ale polecam. Natalia też wiem, że zrobiła. Natalia, pozdrawiam Ciebie. I ten podział na takie elementy, na komponenty podstawowe, tu na samym dole, elementy mechaniki, czyli te, które pozwalają się poruszać w grze i elementy dynamiki, te, które sprawiają, że ta gra ma większy sens, że wciąga, czyli takie jakieś powiązanie ze sobą albo tych elementów, albo dawanie ludziom sposobów na powiązanie jakoś tego z emocjami, z relacjami. Za chwilę sobie przejdziemy do konkretów. Ja nie chcę się na tym skupiać, bo ja Cię chciałabym pokazać nie przegląd literatury, a taki mój approach, to moje podejście do grywalizacji, bo takie jest mocno autorskie i tym się będę dzielić. I teraz to, co jest ważne.
Kiedy myślicie o grywalizacji, nie myślcie o grze jako grze. Tu nie chodzi o granie w coś. W grywalizacji nie chodzi o granie w grę. Nie chodzi o, użyję angielskich słów, bo po polsku nie ma w ogóle dobrego tłumaczenia, żebym mogła go użyć, więc użyję angielskich. Nie chodzi o game, tylko chodzi o play. Czyli nie chodzi o grę samą w sobie, tylko o granie w tą grę. Chodzi o to, jaki potencjał ma ktoś emocjonalny, ktoś, kto zaczyna grać w grę, to, co się z nim dzieje. I teraz to play sobie tutaj wyszczególnijmy, co to jest to play, co mam na myśli, że nie chodzi o grę samą w sobie, tylko o to, w jaki sposób ten gracz w grze jest, jak gra. Chodzi o to, żeby ci nasi gracze, czyli nasi studenci, nasi uczniowie weszli tutaj w ten stan flow, w samym środku, pomiędzy nudą a frustracją, żeby weszli w taki stan, który pozwoli im tak wejść głęboko, tak się wciągnąć w to granie, że ten młody człowiek jak gra w grę komputerową, to on może nie spać, nie jeść, nie pić i on, wiecie, 48 godzin będzie grał. I chcemy, żeby nasi studenci, nasi uczniowie totalnie się zaangażowali w uczenie się naszego przedmiotu, żeby to nie było dla nich coś, do czego się zmuszają, coś, co muszą, coś, co powinni, tylko żeby chcieli, mają chcieć i mają bardzo chcieć. To jest taki rodzaj transu. Wpadam w niego ja również za każdym razem jako nauczyciel, bo ja jestem też w tej grze, mam swoją rolę, ja tak samo się wciągam. To jest fascynujące być w takiej fabule, w takiej historii, chcieć do tego epickiego zwycięstwa dążyć, chcieć mieć te szczęśliwe kury za parę tygodni i zdążyć mieć je szczęśliwe, bo to się kiedyś kończy. Te okna czasu tam są, nie? I teraz to jest związane z taką utratą poczucia czasu. Są w stanie ci gracze, którzy wchodzą w stan flow, naprawdę pracować więcej, lepiej i dłużej. I wszyscy moi studenci, powiem wam, że tak jak 11 lat stosuję tą grywalizację na wszystkich kursów moich akademickich, tak 100% studentów wchodzi w grę, mimo że jest absolutnie, gra jest nieobowiązkowa, w sensie bycie w tej grywalizacji, nieobowiązkowe jest robienie, wszystkie zadania są nieobowiązkowe, w ogóle nic nie trzeba. Możesz chodzić na wykłady, możesz nie chodzić na te wykłady, masz na końcu przyjść, zdać egzamin, to jest tyle. Ale możesz wejść w tą fabułę i wchodzą wszyscy, jedni wcześniej, drudzy później, różnie to bywa, to jest różne typy ludzi, mamy różne też typy graczy i to jest też psychologia społeczna, tutaj się kłania, zawsze potrzebni są ci tacy odważni, którzy pierwsi podejmują i wtedy, a reszta patrzy, czy to bezpieczne, czy nie, jak już jeden nie umarł, zrobił coś, nie umarł, to ja też spróbuję, także bardzo różnie wchodzą przez pierwszy tydzień, dwa, natomiast w rezultacie grają wszyscy, słuchajcie, zawsze 100% moich studentów gra w grę, mimo że nie muszą, nie? I też ja ich o to nie pytam, to jest ich bardzo wewnętrzna, intymna, indywidualna sprawa. Kto chce, to gra, kto nie chce, to nie gra. Kto robi zadania, to gra, a kto nie robi, ten nie gra. I chodzi o to, że ta motywacja była ekstremalnie wysoka. Ci studenci w ankietach bardzo często piszą, uczyłam się 3 razy więcej i nie żałuję. Ta wiedza została mi na dłużej, jest trwała, pamiętam dużo więcej niż jak się uczę normalnie. Więc ważne jest, żeby gdzieś tam między tą nudą a frustracją balansować. I teraz projektując grę. Jeszcze sobie wrócimy do tego, jak to robić. Natomiast taka i jeszcze inna moja definicja grywalizacji, czym jest, to tutaj takie 4 elementy. Jeszcze inaczej. To jest wstrzykiwanie frajdy, dodawanie frajdy, radości. To musi dawać radość. To muszą być pozytywne emocje. To jest budowanie zaangażowania. My projektując ten system, jesteśmy projektantami zaangażowania od osób, które w tej grze będą uczestniczyć, czyli naszych studentów, naszych uczniów w przypadku edukacji. My jesteśmy kimś, naszym zdaniem jest projektowanie ich doświadczeń. Musimy wejść w ich buty i dać im to, czego potrzebują. Mamy zaprojektować to, jak będą się czuli, żeby to będą wysokie emocje. Tu dodamy tajemnicę, tu niespodziankę, tu damy dużo punktów, ale tu wprowadzimy pracę zespołową, tu będą fajnie nazywały się zadania, czyli wyobrażam, o to może być, wybieramy to, co jest takie użyję brzydkiego słowa, fajne, atrakcyjne, coś, co wzbudza emocje. Projektant, mistrz gry jest projektantem doświadczeń użytkowników takiej grywalizacji. A chodzi oczywiście o zmianę sposobu myślenia tych moich studentów, uczniów o uczeniu się. Nie mają musieć się uczyć, bo dostaną potem 2 czy 1, jak się nie nauczą, czy 4, a chcą 6, to też jest wtedy kara, tylko mają myśleć zupełnie innymi kategoriami, z innych powodów się chcieć uczyć, mieć motywację pozytywną do tego uczenia się. I teraz bardzo często mam takie pytanie, ktoś mnie pyta, czy może przyjechać do całej Polski, mam takie pytania, czy z zagranicy, czy można przyjechać na moje zajęcia i zobaczyć tą grywalizację, tą metodę w praktyce.
Ja mówię, jasne, zapraszam, możesz przyjść na moje zajęcia, możesz przyjechać, ale nie zobaczysz nic. I daję wtedy często przykład czytania książki. Słuchajcie, jak czytacie książkę, z grywalizacją jest tak, jak z czytaniem książki. Widzisz osobę, jest dziewczyna, ma książkę i czyta książkę. To jest biała kartka z czarnymi symbolami, nie? Literami. I tam nie ma, to nie jest książka obrazkowa, w ogóle wygląda to bardzo nudno, tam się nic nie dzieje. Biało-czarne kartki. A w głowie tej osoby, w mózgu tej osoby powstają najróżniejsze emocje. Tam jest złość, tam jest radość, tam jest smutek, tam jest identyfikacja z bohaterami. Tam są prawdziwe emocje. Czytasz książkę i przeżywasz prawdziwe emocje. I teraz o to samo chodzi w grywalizacji. Moi studenci, jak przyjdziecie na moje zajęcia, to zobaczycie normalny wykład. Ja będę prowadzić taki wykład, jak prowadzę z reguły wykłady. Nie jest to monolog, ale to są wykłady wiedzowe. Tam nie ma żadnej gry, tam nie ma kur, tam nie ma, pacyfek nie rozdaje, tam nie ma, to nie jest na SOR-ze, to się nie odbywa. Nikt nic nie zobaczy, wszyscy są normalnie ubrani, a ja mówię nudne rzeczy, czy też robimy zadania na prawdziwą, normalną wiedzę przewidzianą w efektach uczenia się. Ta gra toczy się w głowie tych studentów i mojej. Tak jak książkę czytasz i te emocje są w twojej głowie i nikt nie wie, jakie masz emocje, bo to jest w środku ciebie. Dlatego mówię, że moje grywalizacje są nieobowiązkowe i wasze też powinny być, dlatego że ten ktoś ma się mamy zaproponować tak ciekawą fabułę i tak ciekawy cel fabularny, żeby ten ktoś chciał ten cel osiągnąć i do tego celu sobie szedł, ucząc się oczywiście, natomiast tam będą w nim te emocje. Ja często słyszę, jak zanim wykład się zacznie, na przykład kurowe wykłady, jak jest ta fabuła, to moi studenci słyszą, jak do siebie mówią, ty masz już koguta, nie, ja jeszcze nie, a ja już mam tam, nie wiem, beton na moje, wylewkę betonową, o jejku, ja muszę, a masz już szczęśliwe kury, nie, brakuje mi jeszcze ileś kur coinów. Oni rozmawiają tym, jak kiedyś jeszcze rozdawałam, miałam więcej czasu, to rozdawałam punkty prawdziwe, w sensie prawdziwe przedmioty, to były takie koraliki drewniane, fioletowe i buchalterię prowadziłam i to stąd zrezygnowałam, przeszłam na wirtualne, ale to oni sobie szyli, słuchajcie, sakiewki na te punkty, tak, na te koraliki. To było dla nich najważniejsze na świecie, bo od tego za to mogli kupić coś, co było dla nich ważne, nie? Na przykład temat następnego eseju. Czy możliwość przedłużenia zadania o tydzień, tak? No to 5 można było zapłacić koralikami, więc w tą grę wchodzisz mentalnie bardzo, ale tego nie widać. Więc i wy, to co się dzieje na zajęciach, nie ma nic wspólnego z tą grywalizacją. Ona jest w sercach, a dokładnie w mózgu, jako biolog powiem, że nie w sercu, emocje są w mózgu, chociaż wygląda na to, że w sercu, tak? O to chodzi, tak? To jest w głowach tych ludzi. W grywalizacji chodzi o to, żeby muszę się uczyć, zamienić na chcę się uczyć, bo to uczenie się ma sprawiać frajdę, ma dawać radość, jakaś fabuła sprawia, że chcę, bo fajnie jest być w jakiejś historii, otrzymywanie informacji zwrotnej, jakaś tajemnica sprawia, że chcę, autonomia sprawia, że chcę, kiedy mam wybór, a nie muszę, to jest bardzo silnie w obszarze motywacji, jeśli nikt mi nie każe, ale daje mi możliwość i ja mogę, to są też interakcje, relacje, jesteśmy gatunkiem społecznym, homo sapiens, więc my świetnie funkcjonujemy w relacjach, nasz mózg wyewoluował po to, nie po to, żeby się uczyć. Nasz mózg wyewoluował po to, żeby ogarniać relacje, ogarniać innych pobratymców z naszego plemienia. Po to powstał mózg, my po to mamy mózg, żeby się ruszać i w ten sposób funkcjonować w grupie. Więc zamieniamy, słuchajcie, muszę na chcę w takiej grywalizacji na różne sposoby. Ważne, żeby studenci, uczniowie czuli, że chcą się uczyć, a nie, że muszą się uczyć. To jest nasz cel. I teraz istotność. Słowo istotność chcę tu przywołać. Uznanie jakiejś aktywności za istotną motywuje do jej podjęcia. To dowodzi wiele badań, czyli dajcie swoim studentom, swoim uczniom powód, żeby chcieli się uczyć, czyli to, co robią, musi być dla nich ważne. Czyli te zadania, które przed nimi stawiacie, nie mogą między nudą a frustracją, nie mogą być ani za trudne, ale nie mogą być za łatwe. Muszą być wyzwaniami. To zadanie, które dajesz, gdzie będą tą wiedzę, umiejętności zdobywać, budować, konstruować, to zadanie musi być taki challenge po angielsku, jest najlepsze słowo, takim wyzwaniem. To nie może być zwykłe zadanie. To musi być już sam tytuł, już sama nazwa zadania powinna
triggerować mózg, wow, ale super, chcę w to wejść, esej skóry wzięty, o co tu będzie chodziło, chcę zobaczyć to zadanie, nie? Także ważne jest, żeby, słuchajcie, w jakikolwiek sposób zadbajcie o to, żeby to było ważne, co robią wasi studenci, tylko trzeba ich poznać, trzeba te źródła motywacji swoich uczniów, studentów znać. Ja przywołam tutaj teorię autodeterminacji Ryana i Deciego, odsyłam was do niej, a tylko powiem tak na sekundkę, nie będę się na niej zatrzymywać, jakie są trzy fundamenty motywacji, zaangażowania człowieka. To jest poczucie kompetencji, czyli bycia kompetentnym, ja wiem, to jest związane z obszarem poczucia swojej wartości. To jest autonomia, czyli muszę mieć wpływ, muszę mieć poczucie wpływu, sprawczość i czuć się bezpiecznie, wiedzieć, co mnie czeka, żebym miała poczucie kontroli i mogła wybierać, tak, tą swoją ścieżkę. No i relacyjność, czyli poczucie bycia z innymi, jakichś więzi społecznych, to jest ważne. Są trzy podstawowe komponenty, czy też fundamenty motywacji. Więc sprawdźcie, czy w swoich rywalizacjach macie to, czy wasi uczniowie, wasi gracze mają możliwość wykazania się, że są kompetentni, czy mają możliwość wyboru, podejmowania decyzji samodzielnie i czy mają okazję, mają możliwość bycia w relacjach. Kto chce więcej, to odsyłam czy do książki, czy do artykułu Self-Determination Theory, więc możecie sobie poczytać więcej. I generalnie, jeśli chcecie, interesują was wyniki badań naukowych na temat roli gamifikacji w wzbudzaniu motywacji i utrzymywaniu tej motywacji do uczenia się, to takich artykułów jest mnóstwo. Na Google Scholar odsyłam, wpiszcie sobie gamification i motivation na przykład. Tu przykładowe, jeżeli ktoś z was chciałby więcej, to jest zbadane, zmierzone ze wszech miar. Natomiast dzisiaj my tak bardzo praktycznie, nie naukowo, tylko praktycznie, żebyście mogli po tym spotkaniu iść i robić swoje grywalizacje. Szybki przepis, 3 punkty ma przepis na upieczenie dobrej grywalizacji i nie spalenie jej. Punkt pierwszy, dość prosty, jeśli na co dzień to robicie, jak nie macie praktyki, to ćwiczcie, czyli najpierw zdefiniuj, jaki masz cel jako nauczyciel, nauczycielka. To znaczy, co chcesz osiągnąć. Pamiętacie, ja sobie wypisywałam tam cele, że systematycznie chcę, żeby pracowali, żeby współpracowali, zainteresowali się przedmiotem, aktywni byli na wykładach. To są moje cele edukacyjne. Krytyczne myślenie, gdzieś indziej miałam pracę metodą projektu, czyli umiejętność rozwiązywania problemów, nie? Krytycznego myślenia. Zdefiniujcie najpierw cele edukacyjne. Zajrzyjcie do sylabusa, karty przedmiotu, do tych efektów uczenia się albo i nie, w zależności jaki proces grywalizujecie, ale postawcie cel, to musi czemuś służyć, to nie ma być gra dla gry, zabawa dla zabawy. Ta zabawa ma służyć temu, żeby ktoś się uczył, najważniejszy jest ten cel edukacyjny. Ty odpowiadasz jako mistrz gry, jako nauczyciel za to, żeby ten cel osiągnąć. I dbasz o to, żeby dało się go osiągnąć. Studenci, uczniowie nie muszą o tym wiedzieć. Oni wchodzą w fabułę, ale ty zadbałaś o realizację celu edukacyjnego. Dwa, punkt drugi, wymyśl fabułę. Może to nie być fabuła, natomiast fabuła czyni ogromnie dużo, daje bardzo dużo w obszarze motywacji, dodatkowego kopa, bo wtedy możesz postawić cel fabularny, ten epicki cel, to epickie zwycięstwo, które na końcu, po to ludzie wgrają w gry, żeby wygrać. Tak działa mózg, to jest zwykła neurobiologia podstawy. Ludzie grają w gry, bo chcą wygrać. Ta wygrana na końcu, osiągnięcie tej mety jest naprawdę ważne. Jeśli kiedykolwiek graliście w planszówkę, to wiecie, o co chodzi. Więc wymyśl fabułę, choćby jakąś taką bardzo delikatną, postaw cel fabularny, inny niż ocena, nie że masz piątkę dostać, tylko masz mieć szczęśliwe kury. I określ też rolę. Ty i studenci, nigdy nie bądź z boku. Ty też jesteś w tej przygodzie, to jest podróż, wspólna nasza 15-tygodniowa podróż. To dwa pierwsze punkty. Fabuła, słuchajcie, może być bardzo związana z przedmiotem. Nie musi być odjechana, jak moje są bardzo abstrakcyjne. Moje akurat, takie akurat mam, na co dzisiaj mamy ChatGPT, to możecie jego pytać o pomysły na fabułę. Jest czymś znakomity, bo jest do ideowania, to jest jego przeznaczenie, więc wspomóżcie się czatem GPT i świetnie wam pomoże w wymyślaniu fabuł. Jedna z moich ulubionych fabuł, nie moich, jednej takiej starszej pani profesor z SGH z Warszawy, pamiętam sprzed wielu lat, Testament babci, tytuł gry.
Testament babci. No i fabuła, cel fabularny jest taki, że no, komu się uda ten testament zrealizować, nie? Słuchajcie, świetne, nie? Już ja lubię takie z przymrużeniem oka fabuły. Właśnie takie rolnicy, kury, takie, żeby pośmiać się. Ja akurat, to jest mój sposób budowania relacji ze studentami. Ja mam duże poczucie humoru i dystans do siebie, więc jakby to jest mój sposób. Każdy ma inny, komuś może coś się wydać infantylne. Szukaj pod siebie. Twój pomysł musi pasować do ciebie, ty musisz go sprzedać, to znaczy musisz być wiarygodny, wiarygodna, tobie musi pasować. Wtedy studenci w to wejdą na 100%. Jeżeli ty przychodzisz tak, mówisz, no tu kury, wiem, że to infantylne, ale no cóż, niech będą, nikt tego nie kupi, nikt nie wejdzie i każdy powie, tak, to infantylne. A jak ja przychodzę i mówię, słuchajcie, ja kocham kury, bo ja w ogóle kocham kury, to jest tak prywatnie teraz mówię, zbieram kury, wychowywałam się z kurami dawno temu i kiedyś pewnie będę miała znowu kury. Kocham kury i dlatego pomyślałam o takiej fabule. Jak opowiedziałam moim studentom, że kury są cudowne i ta biegnąca kura w tych pumpach, takich spodniach, wiecie, do kolan, no nie ma nic zabawniejszego. Oni natychmiast weszli w kurową fabułę i te kury okazały się świetne. Komuś innemu to nie będzie pasować. Pamiętajcie, musi wam to pasować, nie? Oczywiście na fabułę wpada się bardzo trudno, najlepszą. Kiedy siedzę i myślę, jaką fabułę wymyślić, nie mogę wymyślić nic. To tak jest. Słuchajcie, wiecie, jak działa mózg w tym trybie DMN. W dwóch trybach działa nasz mózg. Szybkie przypomnienie. Skoncentrowanym, ten focus mode, kiedy ty siadasz, myślisz, jaka fabuła i nie możesz nic wymyślić. I drugi tryb, tryb domyślny, puszczasz, idziesz, relaksujesz się, chill totalny, idziesz, golisz się pod prysznicem, śpiewasz, idziesz z psem i wtedy nagle i w ogóle się nie skupiasz, nie myślisz o tej fabule, zapominasz o tym i mózg sam tam łączy kropki, hipokamp konkretnie, on tam ogarnia sytuację, on ci podsuwa pomysł w najmniej spodziewanym momencie, czy w środku nocy się wybudzisz, czy rano wstaniesz z pomysłem. Więc odpuśćcie, jak nie macie pomysłu, odpuśćcie, sam wam podpowie, tylko się skupcie, powiedzcie mu, słuchajcie, chłopaki, hipokamp, dwa kawałki po dwóch stronach, wymyślamy fabułę, nie? I pewnie padniecie. I uwaga, to w takim razie trzeci punkt kilkuelementowy. Budujemy system. Jak masz cel edukacyjny, jak masz cel fabularny, to zbuduj system. I ten system jest też dość łatwo zbudować. Wezmę sobie teraz bas gracza jakiegoś. Musisz mieć w systemie zadania, ale uwaga, one muszą być wow, takie wyzwaniowe, nie? Challenge'owe. Czyli miej interesujące zadania, które są w jakichś oknach czasu, jeśli systematycznie mają pracować, a raczej w edukacji to muszą pracować systematycznie, bo 3Z nas nie interesuje, nie? Czyli okna czasu, od kiedy do kiedy dane zadanie będzie otwarte i następne. Opunktuj te zadania, czyli przyznaj liczbę punktów dla każdego zadania adekwatnie do nakładu pracy, jaki jest potrzebny na wykonanie zadania. Pamiętajcie, że liczba zadań wskazuje, jak trudne będzie to zadanie. To dużo mówi twoim graczom, oni strategicznie będą sobie tam liczyć, zaraz do strategii jeszcze przejdziemy, więc dla nich to jest ważne. No to potem dodaj, jak już masz zadania i punkty, to dodaj takie coś smaczki, to jest spice it up, czyli soli, pieprzu, kurkumy i co tam jeszcze i majeranku. Dodaj smaczki, bez tego twoja gra będzie nie będzie grywalizacją, musisz dodać dynamikę, jakieś interakcje między graczami, jakieś warunki typu jeśli coś, to coś, jakby sobie efekt kolekcji może chcesz zrobić, czyli jak masz, rozdajesz czegoś 5 sztuk przez cały semestr, to ktoś to ma 1 czy 2, już chce zdobyć wszystkie 5, nie? Jakąś tajemnicę, niespodziankę i tak dalej. Sfabularyzuj nazwy elementów, czyli jak ty się będziesz nazywać, jak twoi studenci, jak się będzie nazywał egzamin, czy kolokwium, czy klasówka, czy wejściówka, jak będzie nazywać się, nie wiem, tabela wyników, jak będzie się, nie wiem, nadaj nazwy elementom, ponieważ musisz to musi być spójna fabuła. Zadbaj o to, czy twoi gracze mają jak widzieć postęp, jak ty im komunikujesz liczby punktów, jak im dajesz te punkty, gdzie oni je widzą, nie? Gdzie mają przesyłać zadania, jak on ten esej napisze, czy ten quiz, gdzie on ten quiz będzie, nie? I jak ty będziesz dawać im feedback, czyli te punkty z opisem, dlaczego tyle punktów, informacja zwrotna, czyli kanały komunikacji wymyśl i na koniec opracuj zasady gry, napisz je, narysuj, napisz, daj studentom, uczniom jakiejś takiej minimum słów, maksimum treści, instrukcje do gry, po prostu, nie?
Ania w tym czasie na czacie się dzieli, to dla tych, którzy odsłuchują ten poniedziałek na YouTubie i nie widzą czatu. Ania pisze, właśnie prosiłam czat GPT o scenariusz gry dla uczniów wieku 15 lat na podstawie Odysei Homera. Dobra, pracuj Ania z czatem, czat trzeba rozgrzać. Czat nie daje od razu dobrej odpowiedzi, bo twój prompt jest za mało szczegółowy, ale jak teraz będziesz mu dodawać, co jeszcze, co ci nie pasuje, co ma zmienić, to ci da cudowną fabułę. Jeszcze Kasia pisze, ostatnio były u mnie handshake'i i coiny. Dzięki Kasia, dzielisz się za... Czy to Kasia Kubiszewska? Kasiu, to ty jesteś przypadkiem? Ja na czacie w telefonie nie widzę nazwisk. Widzę tak, imiona tylko. Mapa drogowa jest na przykład u Kasi i budują swoją strategię. Dobra, to czyli przepis i teraz uwaga, najważniejsze. To wszystko były elementy gry, grywalizacji, tak? Ale macie się skupić nie na tych punktach, nie na ocenach, nie o to wchodzi w grywalizacji. To nie ma być ten PBL, te punkty z żabki, nie? Czy jakieś inne tam, nie wiem, co się jeszcze zbiera, miles and more, jak latasz samolotem, czy tam cokolwiek innego na stacji jakieś. Czy w McDonaldzie was pytają apkę, czy masz i punkty. Nie o to chodzi. Skup się na emocjach twoich uczniów i uczennic, twoich studentek i studentów, na budowaniu pozytywnych doświadczeń, nie na punktyfikacji. Tak, wypisz zadania, które mają do zrobienia i za ile punktów, ale to nie jest koniec. Teraz pomyśl, kiedy będzie im fajnie być w tej grze. Oni mają chcieć w niej być, mają wejść w ten flow, w ten trans. Nie chodzi o game, a o play. Chodzi o to, żeby chcieli grać. Nie? Musisz zaprojektować pozytywne doświadczenia. Jak te pozytywne doświadczenia będą tam obecne, dzięki czemu? Tak? Dodaj fajne rzeczy, spice it up, dodaj przypraw. I pamiętajcie, zmiana po prostu ocen cyfrowych, tych stopni na punkty, co często robimy i dodajemy jeszcze do tego jakiś leaderboard, to nie jest grywalizacja, to już wcześniej powiedziałam, teraz to chcę, żeby wybrzmiało raz jeszcze głośno, powiem, zamiana stopni na punkty, i ustawianie ludzi według rankingu tych liczby tych punktów, kompletnie to jest dokładnie antygrywalizacja, nie? To nie ma nic wspólnego z grywalizacją. Grywalizacja to projektowanie doświadczeń użytkowników, to budowanie zaangażowania, to zadbanie o pozytywne emocje, o współpracę, o chęć bycia w fajnej przygodzie. To jest zaprojektowanie przygody, podróży dla twoich uczniów czy studentów. Na jednym slajdzie postarałam się ująć, wczoraj długo myślałam, nie ukrywam, słuchajcie, całą sobotę i niedzielę robiłam tutaj kilka slajdów, wymyślałam, jak to krótko ująć na pojedynczych grafikach. O co musisz zadbać? 5 elementów, jak macie sobie wziąć się za grywalizację. Zadbaj o to, żeby zasady były niezmienne. Jak już masz te zasady gry, nie wolno ich zmieniać w trakcie gry. To jest bardzo ważne. Tych 5 elementów jest najważniejsze. Nigdy nie odchodź od reguł, które ustaliłaś, bo ta osoba będzie okej, zadowolona, ona już okno czasu się zamknęło, przykład autentyczny z mojej praktyki i pewnie również z waszej, przychodzi student, mówi, że to już okno czasu zamknięte, ale on jednak chce, on napisał ten esej, ale on przecież 5 minut po północy. Nie, po to są te zasady, żeby ich przestrzegać. Jak gramy w piłkę nożną, to się na coś umawiamy, te linie białe na boisku są namalowane farbą czy tam kredą i przecież za tą linię można wyjść. Ale umówiliśmy się, że nie wychodzimy za linię, bo wtedy jest out. Umówiliśmy się, że piłki nie dotykamy ręką w piłce nożnej. Na coś się umawiamy. W każdej grze są zasady, których nie wolno łamać, bo traci sens ta gra. Tak samo tutaj, i wiem, że jesteśmy empatyczni jako nauczyciele, nigdy tego nie rób. Dlatego, że jak zrobisz jeden wyłom, wyjmiesz jedną cegłę z tego muru, zawalić się cały, wszyscy inni ludzie, inni gracze też będą chcieli móc oddawać po terminie. Nie? Po to są zasady w tych grach, i one mogą być niewidzialne, te zasady, tak jak wyobraź sobie piłkę nożną, jakieś boisko do siatkówki, tak? Na coś się umawiamy, kiedy wchodzisz do gry, to jest twój pakt z innymi graczami, że będziesz przestrzegać zasad. Nie zmieniajcie, nigdy nie zmieniajcie zasad. To też uczy waszych uczniów, waszych studentów ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Skoro było 3 tygodnie napisanie eseju i wziąłeś się za to na 5 minut przed północą, to jest twój problem i zadbaj, jest drugi esej do zrobienia, zadbaj o to, żeby następnym razem się nauczyć zabierać za to wcześniej. To ma być lekcja dla naszych uczniów, uczennic, studentów i studentek, tak? To jest bardzo ważne, dzięki temu się uczą w bezpiecznych warunkach ponosić porażki. Uczą się tego, że terminowość jest ważna. To jest kompetencja, która im się w życiu bardzo przyda za chwilę w pracy, nie? Tam będzie no mercy, jak się z czymś spóźnią. Dobra, druga rzecz to wybór. Za chwilkę zresztą, właśnie zapomniałam, że tu mam przybliżenia, za chwilkę pokażę,
wybór, czyli ta autonomia i cel. Na tym się jeszcze raz zatrzymam. Cel ten jasno postawiony jest ważny. Jaki grywalizacja rozwiązuje problemy. Jeżeli twoi uczniowie lubią twój przedmiot, uczą się go chętnie, twoi studenci chętnie przychodzą, są aktywni, nie potrzebujesz grywalizacji. Grywalizacja jest narzędziem, które wkracza wtedy, kiedy masz problem z zaangażowaniem użytkowników w jakiś proces. Kiedy ty masz problem z zaangażowaniem twoich uczniów i studentów w uczenie się. Jeżeli nie masz takiego problemu, nie dawaj tam grywalizacji. Będzie to przeszkadzać. To narzędzie rozwiązuje problemy z motywacją. Jest tam, gdzie ktoś nie chce czegoś robić, nie lubi czegoś robić, a musi. Ma zamienić muszę na chcę. To jest narzędzie od zamienienia muszę na chcę. Jeżeli masz chcę, to już go nie potrzebujesz. Więc tutaj przykład jeszcze raz z którejś chyba z Flower Power z mojej gry tutaj. Te przykładowe moje problemy, które ja chcę rozwiązać. Siadam, mówię, dobra, mam w przyszłym semestrze ten i ten przedmiot. Jakie tam mam problemy? Nie uczą się systemu. I sobie wypisuję, nie? Nie chodzą na wykłady. Chcę, żeby chodzili, ale chcę, żeby nie tylko chodzili. Chcę, żeby jeszcze na nich byli aktywni. Chcę, żeby mieli swoje notatki, bo wiem, jak pisanie ręczne wspiera proces tworzenia pamięci z punktu widzenia neurobiologii. Więc wypisuję sobie swoje cele. Pytanie do was i poproszę was teraz, słuchajcie, weźcie telefon do ręki. Ja was poproszę bardzo. O, dobra, już uruchomię. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy tu się podzielili, jakie wyzwania macie jako nauczyciele akademiccy i nieakademiccy, z jakimi problemami się mierzycie i jakie chcielibyście, żeby rozwiązała grywalizacja. Podzielmy się nawzajem, bo to często sobie trudno otworzyć głowę, co właściwie może być tym problemem, co ma rozwiązać mi ta grywalizacja. Zeskanujcie kod QR, proszę, albo wpiszcie hasło Menti w wyszukiwarkę i od razu was przeniesie pierwszy link do takiego miejsca, gdzie wpisujemy te cyfry. Zapraszam was serdecznie i słuchajcie, spróbujmy sobie każda z was, jakie byście widzieli wyzwania w swoim przedmiocie, czemu, jakie macie problemy, jakie chcielibyście, żeby grywalizacja rozwiązała, dobra? Zapraszam gorąco, u góry jest hasło, mogę słuchajcie QR kod pokazać właściwie, o. Jeśli ktoś nie zdążył, to ja jeszcze raz go wyświetlam na troszkę. Można też na czacie, kto jakiś ma kłopot, chociaż tu byśmy sobie tak zebrali razem do dyskusji. Dyskusja widzę na czacie, tak zajrzę w międzyczasie na czat, gorąca. Punkt widzenia studenta, który ma 2-3 grywalizacje na różnych przedmiotach. Staszku, tak się odniosę, nie czytając wcześniej. Ach, dobra, już widzę. Jedną fabułę na różnych przedmiotach można wykorzystać. Jeżeli jest więcej przedmiotów niż jeden, na, nie wiem, w szkole na przykład, o tym jeszcze za chwilę też powiem, to nie robimy różnych grywalizacji, staramy się wtedy zrobić jakieś, warto wtedy na poziomie meta, wejść poziom wyżej i dać grywalizację kilku przedmiotów, żeby to była jedna fabuła, nie? I w tych przedmiotach rozwój. Zaraz jeszcze do tego sobie wrócimy, ale to się zresztą, słuchajcie, sytuacja się prawie niemożliwa, żeby zdarzyła, żeby w jednej szkole, czy na jednej uczelni, na jednym kierunku studiów dwóch czy trzech wykładowców robiło grywalizację na jednym roku. Nie wierzę. To jest wymagające narzędzie, to nie jest dla każdego, mimo że jest proste w użyciu, tylko trzeba zrozumieć jego działanie, więc to słuchajcie, tego możecie się nie obawiać. Jeszcze tak patrzę, sprawdzę. Tu Staszek, dobra, fajnie, widzę, że jesteście społecznością wspierającą się na czacie i ja nawet nie muszę dodawać, bo tu nawzajem sobie odpowiadacie i dzielicie się, bardzo wam za to dziękuję. Taki peer learning tutaj mamy. Jeszcze Kasia mówi, moi studenci są zawsze zachwyceni, już od 4 lat ją robię. Dzięki Kasia, już wiem, która Kasia to pisze. ChatGPT musi się rozgrzać, dobra. Wracam teraz tu i zobaczmy. Zainteresować, systematyczna praca, zwiększyć zaangażowanie. Pytanie było, jaki problem chcesz rozwiązać. Terminowość, o tak. Odpowiedzialność, o tak. Motywacja do systematycznej pracy. Małe zaangażowanie, to jest problem. I mało przydatny przedmiot, brawo. Ja najbardziej te przedmioty, które studenci uważają, że są bez sensu, najbardziej lubię tam dodawać, bo wtedy to ma sens. Współpraca, nie robienie regularnego zadania, poszukiwanie ciekawych artykułów po angielsku. 40 godzin, wszystkie, mam nadzieję, że utrzyma ich chęć pracy. Utrzyma. I potem jest efekt odstawienia. Słuchajcie, po takim pół roku studenci, ja też mam efekt odstawienia. Jakieś 2 dni mi zajmuje wyjście mentalne z tej gry i odbycie żałoby, nazwę to naprawdę żałobą, bo tak to jest. Ja się muszę pożegnać, dlatego że tak się wciągnęłam i tak byłam w tej grze, że jest dla mnie bardzo trudne wyjść z tej. To tak jak książka, mam identycznie, mam żałobę po każdej książce. Bardzo nie lubię kończyć książek, bo czuję bardzo smutek i brak, kiedy skończę czytać jakąś książkę. Bardzo się wciągam, więc tak samo jest tutaj. Więc słuchajcie, to bardzo długo utrzymuje się.
Dobra, podświetlę jeszcze, przeminę. Czekajcie, QR kod może wyłączę, bo nam przeszkadza. Zmotywować, polubić się uczyć. Widzicie, też nie będę wszystkich czytać, tak przywinę, żebyśmy zdążyli sobie zobaczyć. Jeszcze czas będę kontrolować. Niska motywacja, motywacja, wszędzie tam, gdzie brak motywacji, to bardzo dobrze. Systematyczność, super. Chęć wykonywania nieobowiązkowych, trudniejszych, tak jest. Aktywność na zajęciach, tak, szukam jeszcze czegoś, czego nie było. O, to fajne, podświetlę. Zainteresować, uzmysłowić znaczenie pogłębionej, merytorycznej refleksji. Dziękuję za tą refleksję. Tutaj refleksyjnego uczenia powinniśmy uczyć. Czekajcie, w dół przewinę. O, dobra, bo mi się... Trudny przedmiot, tak, żeby mi się... Słuchajcie, wezmę to, podświetlę. Chcę wam powiedzieć, że ja jestem wielką egoistką. Czasem sobie tak o tym myślę, projektując grywalizację, dlatego że ja ją robię dla siebie. I chcę do tego nawiązać zdania, które ktoś tutaj anonimowo, więc nie wiem, kto napisał. Jest mi to bardzo bliskie. To przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Słuchajcie, i w ogóle metody różne, testowanie różnych metod, projektowanie nowych narzędzi, metod, zachęca mnie koniecznie grywalizacja. Ja grywalizację, ja mam co roku te same przedmioty, a mam co roku inne fabuły. I to nie są tylko fabuły, w sensie nie tylko pomysł na fabułę, to są też elementy, to są nowe systemy. Ja co pół roku buduję inny system do przedmiotu, dlatego że mnie to bawi. Mi to daje świeżość, radość. Ja sama wtedy z emocjami sobie myślę, jak to zadziała. I to jest dla mnie odświeżające. Więc żeby mi się chciało chcieć, to żebym ja się nie nudziła na własnych wykładach, dlatego mi to zdanie bliskie. Dobra, bardzo wam dziękuję, kochani. Przerzucę się z powrotem tutaj. Słuchajcie, ja jeszcze tutaj wypisałam dużo więcej, nawet takie, których nie mieliśmy, ale to może być, słuchajcie, jak macie problem ze spóźnianiem się uczniów czy studentów też, opuszczanie być może obowiązkowych zajęć, na przykład lekcji w szkole, to może być studenci uzdolnieni i studenci, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia. Może nie macie mechanizmów, żeby zapewnić efektywną pracę jednym i drugim, tym uczniom na biegunach, nie? Czy studentom. Grywalizacja tu jest świetna. To jest wyrównywanie różnic w poziomie na początkowym etapie, jak przed się zaczyna, może jedni wiedzą, inni nie. To może być problem, nie? To jest kwestia zachowań, postaw, które są waszym zdaniem niewłaściwe, niepożądane i też może to świetnie kształtować. To są relacje w grupie, brak albo złe, niewłaściwe relacje w grupie. To jest brak współpracy z inni, niekoniecznie ze sobą, ale na przykład z uczniami innych klas, nie? Czy w ogóle na studiach współpraca jakaś. Czy kompetencje komunikacyjne, może z konfliktami macie problem. Jak macie problem, zaprojektujcie grywalizację, która rozwiązuje ten problem. To jest idealne narzędzie do rozwiązywania wielu problemów. Jak będziecie szukać sobie takich celów edukacyjnych, jaki problem chce rozwiązać, to weźcie też pod uwagę kompetencje tak zwane przyszłości, transwersalne, zaraz się mówi o tych kompetencjach przyszłości, czy soft skills. I ja zawsze odsyłam, słuchajcie, Światowe Forum Ekonomiczne. Tutaj patrzcie, co na rynku pracy, co będzie ważne za chwilę, nie? Jakie są te topowe kompetencje. Wybierzcie sobie jedną, dwie, trzy, które też dodatkowo grywalizacja będzie wspierać, bo nie ma nic lepszego niż wspieranie różnego rodzaju kompetencji w tej grywalizacji. To jest od tego ten system, nie? On cudownie się sprawdza w kształtowaniu w ogóle kompetencji. No i czwarte, feedback. Feedback, czyli dostarczanie przez nas informacji zwrotnej, kluczowa sprawa. Im szybciej dasz tą informację, tym wyższa będzie motywacja twoich graczy do tego, żeby grać dalej, więcej. I jeszcze więcej się uczyć. Jak dasz za 2 tygodnie dopiero punkty za zadanie, to możesz sobie już darować w ogóle. Każdy zapomniał, o czym było to zadanie. Nikt nie. Kiedy człowiek oddaje zadanie, to musi jak najszybciej dostać i najlepiej automatem. Tam, gdzie możecie, zautomatyzujcie. Jeżeli, zwłaszcza na uczelniach wyższych, jak macie Moodla, to jakieś quizy na Moodlu, super. Tam, gdzie nie macie możliwości automatyzacji, wiele zadań nie jest automatyzowanych. I można cię wesprzeć się studentami i ocenę wzajemną wprowadzić, ale i tam, gdzie wy oceniacie, oceniajcie w ciągu 2-3 dni, tak? Jak najszybciej. To jest bardzo ważne. Im szybciej dasz feedback, informację zwrotną, tym większa będzie motywacja, tym większa szansa, że ten ktoś od razu podejmie się kolejnych zadań, nie? I to bardzo mocno wspiera. Ja tutaj dałam przykładowe wypowiedzi moich studentów i studentek z jakichś tam ankiet, bo zawsze robię ankiety anonimowe po tych grywalizacjach, żeby patrzeć, pytam o różne obszary. Słuchajcie, zobaczcie, jak motywujące dla studentów jest to, że się z nimi komunikujemy, dajemy informację zwrotną i jak szybka informacja jest przydatna, nie? Dla mnie była to oznaka szacunku i uznania. Też to jest, słuchajcie, w obszarze szacunku, nie?
To też indywidualne zwracanie się. Kiedy ja daję informację zwrotną moim studentom, to nie zawsze piszę, nie wiem, drogi człowieku z łopatą, drogie dziecko kwiecie, serio tak piszę do nich, droga hodowczyni kur, naprawdę tak do nich się zwracam, podpisuje się stara szamanka, czy adekwatnie do mojej roli. Więc to jest też takie, wiecie, indywidualne traktowanie tego gracza. No i ostatni, piąty punkt z tego, o co musimy zadbać. Zadbajcie, żeby te zadania, które macie, były wow, żeby były fajne, ciekawe, wciągające, sexy dla mózgu, nie? One mają tam od razu, teraz strzelam do mikrofonu, nie wiem czy słychać, mają być challenge, wow, chcę to robić. I teraz pamiętajcie, że to jest proces, to nie jest gra, to nie jest na jedną lekcję, na jeden wykład. Możecie zagrać w grę na jednym wykładzie czy lekcji, jak robicie grywalizację, trzeba dać czas ludziom. Trochę ludzie wchodzą w ten proces, tak? Potrzebują tygodnia, dwóch. I potem im dłużej, tym jest wyższa motywacja. Serio? Ona się nie utrzymuje na stałym poziomie. Ona zawsze rośnie. To jest niesamowite, ale ona im dalej w las, tym jeszcze wyższa. Już zawsze z tym się już bardziej nie można być podekscytowanym i oni są jeszcze bardziej podekscytowani. Ja też. Więc pamiętajcie, że im więcej dacie czasu, tym lepiej. Więc to jest proces, niejednorazowy akt zagrania. Więc przynajmniej kilka tygodni, to jest minimum, kilka tygodni. Możecie dział tematyczny, taki, nie wiem, kilkutygodniowy, cały przedmiot, cały semestr, cały rok, cały kierunek studiów, cały stopień studiów, cały etap edukacyjny. Jak jesteś dyrektorem, dyrektorką szkoły, jeśli są tacy tu dzisiaj, a pewnie tak, lub odsłuchujecie, pozdrawiam Was serdecznie. Możecie w klasach, nie wiem, 4-8, to może być jedna wielka grywalizacja. Czy dla klasy czwartej wszystkie przedmioty i to jest jedna grywalizacja, a nie na każdym przedmiocie. Nie? I to fantastycznie działa na studiach. Moje marzenie, gdybym miała taką sprawczość, to bym wprowadziła natychmiast grywalizację całego trzystopniowego, trzyrocznego etapu pierwszego studiów, gdzie to byłby taki proces rozwoju, tak? Obserwowania swojego rozwoju przez te 3 lata studiów, mapa kompetencji, rozwijam się, coraz to nowe kompetencje dzięki przedmiotom zdobywam, aż dochodzę do pracy dyplomowej. Genialnie można to zgrywalizować. Mam nadzieję, że kiedyś coś takiego zrobimy. Krótki rys historyczny. Jak to się zaczęło? Tylko jeden slajd, nie będę w to wchodzić, ale tak uznałam, że być może są tu jacyś fanatycy i chcą wiedzieć więcej. Słuchajcie, Nick Pelling ukuł ten właściwie nie termin, a w ogóle o tym pojęciu zaczął mówić, o tym procesie, nie wiem jak to właściwie, mechanizmie, lata 2002-2003, nazwał siebie, to był angielski programista, nazwał siebie swoją pracę, że on jest konsultantem od czynienia sprzętów komputerowych bardziej zabawnymi. I on był takim, można powiedzieć, pierwszym gamifikatorem. Potem w 2008 już na blogu po pierwszy raz było zapisane z literką E w środku, gamification z E. Brett Terrill wprowadził to pojęcie, że to jest użycie mechaniki gier do jakichś, żeby podnieść zaangażowanie do jakichś tam akurat w projektowaniu stron internetowych w tym obszarze. No i w 2010 wreszcie to jest taki oficjalny początek. Mamy wprowadzenie terminu gamifikacja do takiego powszechnego użycia i od tamtej pory to funkcjonuje. W edukacji wciąż jest rzadkie. Na jednym slajdzie chciałam Wam pokazać, jak bardzo studenci korzystają, niezależnie od tego, jakiego uczycie przedmiotu, jakie wiedzowe efekty umiejętnościowe zdobywają studenci czy uczniowie, to gamifikacja jako system daje możliwość indywidualnego uczenia się każdego i każdej z nich, dlatego że ty przygotowujesz system, koszyk do wyboru, nic nie jest obowiązkowe, dajesz wybór, a to oni wymyślają kiedy, co robią, na jakim poziomie, poziomie trudności, mają okna czasu, więc wybierają termin, mają punktację od 0 do 15, więc mogą się angażować mniej lub bardziej, mogą dostawać odznaki za zaangażowanie, więc wybierają albo nie chcą odznaki, to się nie angażuje, jak chcę, to tak. Jak poniosę porażkę, to zawsze mogę się podnieść i pójść inną ścieżką. Bardzo wysoko. Oni sami podejmują decyzję, co wybierają sobie. Naszych zadań zawsze musi być więcej, tych punktów więcej niż 100%, po to, żeby ludzie mieli wybór, to po pierwsze, nie mają zrobić wszystkich zadań w całej grze. Mają móc wybierać, tak? Jakieś 30% zawsze dodaj punktów i zadań za punktów na 30% średnio. Przy trudniejszym przedmiocie dodaj 50%, przy łatwiejszym 10%, ale średnio 30% więcej, czy jakieś 130%, tak żeby na 100% była ta piątka potem, czy szóstka, ale żeby mieli wybór. Nie mają zrobić wszystkiego, mają móc wybierać. To jest jedno, a dwa, jak poniosę porażkę, dostaje 0 punktów, a starał się, to i chce jeszcze raz,
to niech weźmie sobie inne zadanie, niech jeszcze będzie inne do wyboru, jak to mu nie poszło, nie? Czyli nie martw się, że ci to nie poszło, możesz zrobić kolejne. Strategiczne myślenie kształtują, mają autonomię, zawsze dawajcie im wybór. Słuchajcie, mnóstwo tam, gdzie się da, zawsze wybór. Wybór zadań, wybór, nie wiem, poziomu trudności, wybór formy, w jakiej robią to zadanie. Uczą się odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji swoich wyborów. Trójka z czwórką jest razem. Czyli to od ciebie zależy, ty masz wybór, ale autonomia wiąże się z odpowiedzialnością zawsze, nie? I niech się tego uczą. Uczą się na błędach, o czym wspomniałam. Uczą się zarządzania czasem przez to, że są okna czasu, a wy nie przedłużajcie ich, jeżeli nie było to przewidziane. No i bardzo silnie uczą się być we wspólnocie, być razem, współpracować, tworzyć jakąś społeczność. Gra, fabuła bardzo łączy. Oni mają jeden język, którym się odróżniają od innych grup i czują się w ten sposób unikatowi, wyróżnieni, więc to też jest takie mocno motywujące. Nie istnieje uniwersalny szablon. Ja wam dzisiaj ani nigdy i nikt wam nie poda szablonu na grywalizację, czyli weź sobie, tutaj dam ramki, tutaj 15 dań takich, tu za tyle punktów i tu masz cel taki i sobie teraz swoje treści do tego włóż. Nie istnieje taki szablon i nie może istnieć, dlatego że to jest narzędzie szyte zawsze na miarę potrzeb twojej grupy, twoich potrzeb edukacyjnych, jakich celów edukacyjnych, ty sobie je musisz sformułować, te cele. I to też, ta grywalizacja jest za każdym razem inna, więc bardzo ważne, tak, to są potrzeby i moje, czyli cele edukacyjne, i potrzeby tych uczniów i studentów, które ja rozpoznaję, nie? I takie dodaję mechanizmy. Czyli to jest taki zbiór elementów, które w jakiejś takiej sprzężonej pętli sobie działają, to jest sprzężenie ja i studenci, studenci ze sobą, student i zadanie, punkty dostaje, feedback, więc on chce robić kolejny, tutaj wszystko tak jest w interakcji, bardzo, bardzo to jest ważne. Słuchajcie, mam do was pytanie, czy jednym zdaniem umiecie teraz po tym, mamy jeszcze, to jeszcze nie koniec, jeszcze mamy tutaj 10 minutek, natomiast i mam jeszcze jedną część, natomiast tak teraz, żeby w tych dwóch trzecich sobie taki stop zrobić, jak byście zdefiniowali grywalizację? Po tym, co do tej pory tutaj wybrzmiało, podzielcie się na czacie. Jak byście grywalizację, czym jest, jak jednym zdaniem mielibyście powiedzieć, to czym jest taka grywalizacja? Fan dla wszystkich, studentów i nauczyciela. Dobra, biorę to. Jak jeszcze inaczej? Bo to jest często ktoś was zapyta i to jest coś, co jeżeli nie teraz, to po tym spotkaniu zróbcie sobie namysł, czym dla ciebie jest. Bo będą was pytać ci, którzy nie znają narzędzia, ale co to jest? Czyli co robisz? Ale o co chodzi? Ty musisz wiedzieć, że to nie jest rywalizacja, bo ten ktoś będzie myślał, że to rywalizacja, ścigają się, albo że to jest infantylna gra, zabawa. Też musisz umieć wybronić, musicie umieć mieć swoje zdanie, umieć powiedzieć, czym jest grywalizacja. Nie? Musicie to czuć. Dlatego teraz poćwiczcie sobie stąd moje pytanie, czym jest. To nie jest wcale takie proste. Ja przez kilka lat się z tym mierzyłam. Jak w jednym zdaniem komuś powiedzieć, czym tak naprawdę jest grywalizacja i powiedzieć, dlaczego i ktoś powie, tak jak tu na czacie, ktoś napisał, że infantylne, to dla kogoś z boku, kto nie rozumie, to się może tak wydawać. Nie? Natomiast jeśli się rozumie narzędzie, to jest bardzo głębokie narzędzie motywacyjne, bardzo poważne. Wolność dla studentów i nauka mimochodem, podążanie, fabularyzowanie uczenia się, budowanie motywacji czytam z czatu poprzez wykorzystywanie mechanizmów gier, świetne, dzięki Marku, wzrost świadomości nauczania i uczenia się, system motywacyjny, tak, metoda zaangażowania w pracę, reanimacja zepsutego uniwersytetu, dobra, na takim wyższym poziomie świadomości też możemy to rozprawiać o tym. Użycie mechanizmów gier, od Gabrysi czytam, do zmotywowania uczniów, studentów do zaangażowania się w naukę, super, bardzo dużo propozycji. Okej, ci, którzy teraz nie dają propozycji, zróbcie sobie to ćwiczenie, to jest ważne, żeby wiedzieć. Słuchajcie, w szkole tak naprawdę mamy dużo, mamy taką jedną wielką grę w szkole, nie? Mamy stopnie, to są osiągnięcia naszych uczniów, mamy stopnie świadectwa na koniec roku, to są jakieś odznaki, które etap w grze pokazują, mamy kary i nagrody za właściwe zachowania i niewłaściwe, no i jak odbierają to wiążę punktów, które się wyrażają oceną, stopniem, cyfrą, no to zaliczają poziom w grze, czyli klasę, nie? I przechodzą do następnej klasy, super. No można powiedzieć, że szkoła to jedna wielka grywalizacja, no niestety jest problem, dlatego, że słuchajcie, samo istnienie elementów growych, mamy tu elementy growe, ja się z tym zgadzam, ale to jeszcze nie jest grywalizacja. Już wcześniej mówiłam, że uważajmy na to, czy same punkty są grywalizacja, nie?
to nie oznacza, że zaangażowanie wzrośnie, jak mamy jakieś elementy growe. Dlatego, że tutaj mamy wielki problem z utrzymaniem zaangażowania. To jest taka bardzo upiorna gra, ja bym to nazwała, stąd moja czaszka. Tutaj wybaczcie, jeśli komuś to, dla kogoś to za mocno, ale tak mniej więcej widzę stopnie w szkole. To upiorna gra i oczywiście stopnie tutaj są najbardziej, największym złem, bo służą karaniu, więc jak jest kara, słuchajcie, w grywalizacjach nie ma kar. Nigdy nie stosujemy kar. Zapiszcie to sobie, nie napisałam wielkiego slajdu, nie ma kar. To, że ktoś nie dostanie punktów, jakichś tam, nie wiem, kurkoinów czy innych wiatrów we włosy, to dla niego, to jest dla jego mózgu, to jest wystarczająca kara, bo inni poszli do przodu, on nie. On mógł pójść do przodu, nie poszedł, stoi w miejscu, jak ma zero. Nie dawajcie kar, nie zabierajcie żadnych punktów ujemnych, nie zabierajcie tego, kto już raz dostał, nie? Więc no tutaj mamy grę opartą na, oczywiście na strachu, więc ci nasi gracze, ich gra polega na tym, ta upiorna gra szkolna polega na takim manewrowaniu, jak tu uniknąć kary, nie? Także takim grom mówimy nie. Wyświetlam teraz grid, który pewnie znacie, ja go często pokazuję. Zdefiniujcie sobie, co motywuje waszych uczniów, waszych studentów, co w tej grze chcecie mieć, nie? Poczucie sensu, dlatego ludzie grają, bo inni są życzliwi, bo ktoś mnie docenia, dlaczego ludzie mogą chcieć grać w waszą grę, nie? Bo mam poczucie satysfakcji, bo mogę komuś pomóc albo mogę otrzymać pomoc, bo lubię pracować zespołowo, bo lubię się dzielić, niech wtedy w naszej grze. Zobaczcie, zdefiniujcie sobie, co wasi uczniowie, wasi studenci, dlaczego mogą chcieć się uczyć, tak? Co ich motywuje, co jest dla nich źródłem motywacji i zapewnijcie w grze elementy, które im to dadzą, tak? Co da im wybór? No to muszą myśleć, gdzie mają wybór, jeśli wybór jest ważny. Jeżeli fabuła jest ważna, czy mam fabułę? Jeżeli niespodzianka ich motywuje, tajemnica, to gdzie mam tą tajemnicę, niespodziankę, nie? Nasza rola, słuchajcie, tak zmierzając już do końca powoli, nasza rola w grywalizacji oczywiście to najpierw zaprojektowanie systemu, siadasz i od razu powiem, to nie trwa tygodniami, miesiącami. Jak macie pomysł, to jeden dzień. Ci, którzy grywalizują, potwierdźcie, jak masz pomysł dobry, to siadasz, to jest niezwykle fascynujące zaprojektować, to rysuj się na kartce, co tu, kiedy oni będą robić, za ile punktów i co muszą zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Potem jak gra trwa, to moderujemy tą grę, patrzymy, jak im to idzie, wspieramy, motywujemy, jak najbardziej, jesteśmy od tego, bardzo ważna rola, niezależnie od grywalizacji, i dostarczamy informację zwrotną, czyli oceniamy te zadania i dajemy punkty, nie? To takie nasze zadania. Pokażę wam jeszcze coś, co podzielę się, nigdy tego nie pokazywałam, powiem szczerze. To jest tabelka taka, nawet jej ładnie nie zrobiłam tutaj, tylko dałam bezpośrednio z Worda. W 2013 roku, kiedy robiłam moją pierwszą grywalizację, nie, to była druga grywalizacja, to nie była szamanka, to była moja gra, mistrz Z. I teraz, słuchajcie, zapytałam na początku studentów, jak się czują i po grze. I słuchajcie, zobaczcie, to wszystkie w dół, tu wypowiedzi, to są ci sami studenci. Zebrałam najpierw raz, a potem na koniec gry. Słuchajcie, na początku wszyscy studenci byli przerażeni, nie byli zachwyceni, z dozą niepewności podchodziłam, ogromna wręcz niechęć, uwaga, naprawdę, sceptycznie, ojeny, co to w ogóle ma być. Nie rozumiem zasad całego zbierania punktów i tokenów. Te tokeny to były te fioletowe koraliki drewniane, o których wspomniałam. O co chodzi? Wracamy do przedszkola. Nie? Dobra. Nie, no serio, mam 22 lata i będę biegać po wydziale. Słuchajcie, wszyscy... To znaczy, to nie są wypowiedzi wszystkich, to są wypowiedzi tych, którzy byli na nie, ale oni byli w większości. Niewiele osób było, było parę osób zachwyconych, parę nic nie miało zdania i 14 osób było załamanych. Uwaga, wypowiedzi tych samych studentów w tabeli trzeciej, w kolumnie trzeciej, przepraszam, po zakończeniu kursu. Słuchajcie, wszyscy po prostu, ta osoba, nie wiem, no serio, będę latać po wydziale, jak to już koniec? Po czasie okazało się być fajną zabawą, szczególnie w zadaniach w większej grupie. To było ekstra, naprawdę się napracowaliśmy, ale czujemy satysfakcję zwycięstwa. Bardzo fajny kurs, z którego wiele wyniosłam. A wcześniej słowo awersja, nie? Tutaj sceptycznie, pozytywnie, radosne. Teraz ze zdziwieniem stwierdzam, bo osoba student szósty, ogromna wręcz niechęć, nie? Zagorzała przeciwniczka. Jestem osobą, która sama chce pracować i nic nie chce z nikim robić. A na koniec ze zdziwieniem stwierdzam, że taka forma kursu mi odpowiada. Chętnie bym to powtórzyła. Słuchajcie, nie ma osoby i w tym kursie pierwszym, w każdym innym,
po zakończeniu gry wszyscy są zachwyceni tym, że było wspaniale być w przygodzie, w tej podróży, fabularnie, motywująco, ale też nauczyli się bardzo dużo. Widzą te edukacyjne efekty, zainteresowanie przedmiotem, słuchajcie, zawsze wszyscy zwracają uwagę, jejku, ten przedmiot, który myślałam, że jest nudny albo niepotrzebny, okazał się być fascynujący. To się dzieje, tylko trzeba wejść, trzeba imersyjnie w coś wejść, w ten trans, przekroczyć tą granicę, nie? I grywalizacja pozwala na to. Także zachęcam i chciałam Was poodważać, że jeżeli będziecie w sytuacji, że Wasi uczniowie na pierwszej lekcji prezentujecie zasady gry, a oni patrzą na Ciebie, użyję brzydkiego słowa, chociaż to się nagrywa jak na kretyna, i widzisz na ich twarzach, co ja tutaj robię, nie? Nie poddawajcie się. Ja miałam chwilę zwątpienia, jak zrobiłam ten szybkie anonimowe badanie, to wróciłam do domu i chciałam rzucić to w cholerę. Wtedy nie wiedziałam, że to się nazywa gamifikacja czy grywalizacja, w ogóle nie znałam tego słowa. Wymyśliłam sobie, po prostu pomyślałam, jak, wiedząc jak działa mózg, kiedy człowiek się motywuje, wymyślałam, że zrobię motywujący system moich studentów do uczenia się po prostu. Nawet nie wiedziałam, że istnieje słowo grywalizacja wtedy, gamification, dopiero potem zaczęłam, ktoś mi powiedział. I nieważne. Ale chciałam to porzucić, nie? Bo myślę sobie, no przecież nie będę się ośmieszać. Cieszę się, że wytrwałam i chcę Wam to powiedzieć, nie poddawajcie się, to naprawdę działa, nie? Tylko też musicie, jeżeli macie sceptyków, to dajcie sobie szansę i im też. Ja tu lubię cytat z Williama Szekspira, w tym szaleństwie jest metoda, słuchajcie, trzeba być trochę wariatem. I tak jeszcze chcę podsumowując, zobaczcie, co piszą studenci. Na dole są oryginalne wypowiedzi, a tutaj moje podsumowanie wyżej w tych punktach, w tych bulletach. Mają poczucie, że nauczyciel, to jest ankiet, podsumowuję z wielu przedmiotów, łączę razem, ale te wypowiedzi są zawsze bardzo podobne. Nauczyli się więcej, ta wiedza jest bardziej trwała, pracowali w przyjaznej atmosferze, systematycznie. To doceniają sami z siebie studenci. Ja ich o to nie pytam, nie daję im podpowiedzi, co mają, czy tak, tylko to są od ich wypowiedzi z wolnego, tam gdzie się wypowiadają o swoich odczuciach po grze, nie? Jak po tej grywalizacji się czują, jak im się pracowało. To jakby ich są własne wypowiedzi i wszystkie dotyczą tego samego. W zespołach, że mogłem pracować, mogłem swoje cele realizować, kreatywnością mogłem się wykazać, no i bardzo sobie zawsze cenią kontakt z nauczycielem, jest inny. W obszarze relacji grywalizacja jest rewelacyjna. Oczywiście nie tylko, zawsze możesz zbudować fantastyczne relacje i to nie grywalizacja sama w sobie robi, ale tu jest to łatwiejsze. Jesteś, nie wiem, naczelną hipiską czy starą szamanką i oni tak do ciebie mogą mówić i myślą o tobie inaczej. Ta bariera bardzo szybko znika. Słuchajcie, na koniec daję wam taką planszę z elementami gry i nazwałam sobie, to jest mój własny podział, taki bardzo praktyczny dla was. Te elementy, zły kolor, dajmy jakiś inny zieleń, dobra. Te elementy u góry musicie je mieć. Jak teraz będziecie, jeżeli dzisiaj siadasz projektować, albo jak już masz jakąś, to sprawdzaj, czy masz zadania, punkty, okna czasu, czy masz zasady gry, jak komunikujecie się, jak studenci widzą, uczniowie, swój postęp, czy dajesz feedback i jakaś gdzieś narysowane, co kiedy się będzie działo, jakaś ekwiwalent albo plansza gry. A możesz dodać wszystko, co jest niżej. Ja to podzieliłam na jeszcze takie błękitne i czerwone kolory, dlatego że te niebieskie ja stosuję bardzo często, ale uwaga, nie wszystkie. Wybierzcie sobie z tego worka. To nie ma być wszystko w jednej grze, nie? To jest do wyboru, że był jasny, to jest koszyk, tutaj jest koszyk. A te czerwone stosuję rzadziej, ale to jest ja osobiście. To tak tylko się z wami dzielę. Więc to jest tak na podsumowanie, bo my sobie tych elementów tutaj przerabiać nie będziemy każdego z nich, więc z taką planszą bym chciała was zostawić. I jeszcze czekajcie momencik, sprawdzę teraz, ponieważ już zbliżamy się do końca czasu, skończę udostępnianie. Chciałabym sprawdzić, słuchajcie, jak się macie, czy macie jakieś pytania, czy jakaś kwestia, bo już doszliśmy do końca, ale czy jakaś kwestia wymaga gdzieś tam jakiegoś omówienia, czy wy coś potrzebujecie, żeby jeszcze gdzieś do czegoś może wrócić? To takie pytanie do was. Czekajcie, gdzieś mi się zgubiło. Dobra, nie mamy pytań. Kochani, kto ma ochotę na zaświadczenie. Jeszcze chwilę, ja tu jestem, więc też możemy zaraz jeszcze porozmawiać tak już w kuluarach. Natomiast jeszcze wkleję na czacie, część z Was potrzebuje, zwłaszcza nauczyciele szkół. Kto ma ochotę na zaświadczenie o udziale w tym szkoleniu,
zgłoście się, wkleiłam formularz na czacie, imię, nazwisko, skąd jesteście i maila do siebie dajcie, żeby Marta mogła wysłać. Kto ma jakąś refleksję, można się dzielić, słuchajcie, pytania można dawać. Chciałabym tak oficjalnie zakończyć, żeby osoby, które muszą iść i ten czas sobie przeznaczyły taki konkretnie te 1,5 godziny, to żeby czuły spokój, że tu wszystko mamy skończone. Natomiast kto chce porozmawiać, to zapraszam, jedna osoba się już zgłasza i na czacie. Tak, żałuję, że nie dostałam pigułki rok temu, byłoby mi łatwiej. Monika, spójrz na to inaczej, szklanka na połowę pełna, a nie pusta. Jeszcze mi mnóstwo tych roków przed tobą, więc fajnie, że teraz, a nie, że za 10 lat albo nigdy, nie? Także słuchaj, zachęcam ciebie do takiego spojrzenia na to i po prostu trzeba działać. Zapraszam, już patrzę na kolejkę, Staszek pierwszy, a potem będzie Marta. Staszku, zapraszam, można używać mikrofonu, wszystkich zapraszam do rozmowy, do dyskusji. Już włączyłem. Najpierw będzie sceptycznie, ale potem będzie happy end. Bo tak jak już powiedziałaś, szkoła i uniwersytet teoretycznie jest dobrym miejscem do grywalizacji. Wszystko jest, co potrzeba, to jest. To dlaczego jest tak kiepsko, jak jest? Teoretycznie i ciekawość, i zaangażowanie mogłoby być, zwłaszcza na uniwersytecie, i dużo wyboru, a z instytucji, która no, mogłaby być świetnym fanem, że tak powiem, odkrywaniem, zrobiliśmy coś, co musimy w jakiś sposób naprawiać. I drugi taki element sceptyczny, co będzie, jeśli dwie czy trzy osoby zaczną robić swoje przedmioty, zgrywalizować? To na każdym przedmiocie będą inne reguły. Przerzucanie się z jednego systemu na drugi byłoby kłopotliwe. Wskazałaś, że wtedy należy szukać współpracy, robić przedmiot, kurs albo nawet całe studia zgrywalizować. No ale tu dochodzimy do pewnego absurdu. Po co grywalizować całe studia, kiedy teoretycznie one mogłyby takie być? A teraz część optymistyczna, bo żeby dobrze się zakończyło. Moje doświadczenia są małe z grywalizacją, ale to, co mi dało, to moją motywację. To ja się bawiłem. I wydaje mi się, że ludzie, którzy angażują swój wysiłek, pokazują swoje emocje, że na czymś im zależy. I może jeszcze taka mała uwaga. Kiedy PowerPoint wchodził, też wyglądał świetnie. Kiedy zaczęli robić je wszyscy, to często dochodzi do takiego karaoke. Niby forma gdzieś jest naśladowana, ale treści już zupełnie nie ma. Gdyby upowszechniła się gamifikacja, to może być podobnie. Będzie tak samo jak ze studiami. Ale wrócę do tej części optymistycznej. Po pierwsze, daje być może osobom możliwość nie tylko uniknięcia wypalenia zawodowego, ale uniknięcia nudy. Bo ile razy, jeśli pracujemy naukowo, można cieszyć się odkryciem tego, co już dawno odkryliśmy. Więc być może fabuła i zrobienie czegoś od strony dydaktycznej daje tą frajdę robienia czegoś nowego i te nasze emocje, dobre emocje, energię, tego się nie da chyba w żaden sposób udawać, promieniują na studentów. Wydaje mi się, że ludzie, którzy podejmują się trudnej sztuki gamifikacji, bo to wymaga dodatkowego czasu, coś, czego nie muszą robić. Gdyby nie gamifikacja, znaleźliby inne sposoby na motywowanie studentów, na interakcje. Teoretycznie na studiach też mogłoby być więcej wyboru kierunków, przedmiotów, wykładowcy z botaniki, z zoologii do jednego albo do drugiego, więcej interakcji. Więc być może wydaje mi się, że jest to taka troszeczkę reanimacja czy taki ojom dla uniwersytetu. Ludzie, którzy, bo tak, całości nie zmienimy. Ile możemy wpłynąć, nie mówię na system krajowy, ale nawet na jednej uczelni nie da się wprowadzić tych zajęć, a tutaj mogę zrobić coś od zaraz. Być może to jest najważniejsze. Przy okazji być może będziemy uczyli się dydaktyki, takiej dobrej dydaktyki z interakcją, z nieocenianiem, tylko z wieloma możliwościami. Może to jest taka działka dla nas, gdzie możemy zmieniać uniwersytet czy szkołę na lepsze tam, gdzie możemy, w pojedynkę, w dwie, trzy osoby, bo gdyby to się upowszechniło, no to być może nie byłaby potrzebna w ogóle gamifikacja, studia by były ciekawe, pasjonujące, z zadaniami. No, chyba już starczy, bo za bardzo się rozgaduję.
Dzięki Staszku za podzielenie się, bo to tak bardziej refleksyjnie, nie? Gdy takie pytania retoryczne to dla nas do namysłu jakiegoś, no ale tak myślę sobie, a propos tak króciutko jednym zdaniem tylko podsumuję to, czy wprowadzimy coś w całej szkole, na całym uniwersytecie, to pytanie, czy mam taką sprawczość, gdzie jest moja granica wpływu. Jeżeli nie mam, nie jestem rektorem, dziekanem, to jakby zostawiam i tam, gdzie mam wpływ, działam, czyli ja i moi studenci, moja grupa, więc wydaje mi się, tak wiecie, też a przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu, trzeba patrzeć, gdzie mam strefę wpływu, gdzie moje działanie ma sens, a nie będzie frustrujące, więc działajmy tam, gdzie możemy, nie? Ale dziękuję Ci bardzo, Staszku, za takie refleksje. Marto, zapraszam, potem Jagoda, potem Grzegorz i potem Kasia. Zapraszam Martę Pacewską. Tak, cześć wszystkim. Ja na dzień dobry chciałam w ogóle bardzo podziękować, bo spotkanie było niesamowicie ciekawe, inspirujące. Na czacie widziałam także bardzo wiele ciekawych przykładów. No i właśnie, chciałam zapytać o narzędzia, jakie wykorzystujecie, projektując tego typu rozwiązania, czyli załóżmy, mam pomysł, chciałabym go zrealizować, to jak mogę to zrobić w miarę szybko i łatwo, jeżeli ten pomysł jest? I też pytanie, czy byłaby możliwość, żeby zobaczyć jakiś kurs, takie szkolenie, które zrobiłaś, Joasiu, dla swoich studentów. Może jeden chociaż przykładowy, tak żeby zobaczyć od środka. Już Ci odpowiadam, Marto. Pierwsza rzecz o zobaczeniu, to co mówiłam, przyjść na zajęcia, tu się go nie da zobaczyć, ale ja mam, wiesz co, ja na swojej stronie, już Ci puszczam, mam na swojej stronie zakładkę Grywalizacja, gdzie wszystkie moje, nie wszystkie, ale wybrane kursy kiedyś zrobiłam i spisałam, wszystko jest o tych kursach. Wrzucam teraz na czacie, wrzuciłam link do mojej podstrona Grywalizacja, joannamytnik.com, to jest adres strony, tam jest zakładka Grywalizacja. I tam są moje kursy, gdzie możesz zobaczyć strony tych kursów, plansze, zasady gry, opisane wszystkie zadania, kryteria oceniania, wszystko, wszystko. To jest jedna rzecz. Zobaczyć, tak jak mówiłam, za bardzo nie można, nie da się, bo to takie coś, co w głowach jest, się dzieje, jak czytanie książki. Nie, ja teraz te grywalizacje, które prezentowałam, to nie były gry komputerowe. Nie używam żadnych narzędzi. Tak, to studenci się wcielają w jakieś role w swojej głowie, nie? Nie w komputerze. To można robić gry komputerowe, ale to wymaga sztabu ludzi, którzy programistów, projektantów strony, UX, UI, jakby tutaj jest, to jest cała inna historia. I my w Centrum Nowoczesnej Edukacji, Natalia, którą teraz tu widzę, Kasia, która wcześniej tutaj też na czacie była aktywna, my w Centrum, czyli Agnieszka Gosk, my robimy grywalizacje, takie komputerowe gry, ale to nie ten level, to nie jest dla nauczyciela coś, to jakby robimy jako instytucja, jako organizacja, cały zespół IT nad tym pracuje i takie grywalizacje jako gry komputerowe, ale dla mnie to jakby nie o tym dzisiaj, bo to nie jest coś, co nauczyciel może sam robić, te, które ja Wam prezentowałam, ja robię wszystkie gry bez żadnego komputera w takim znaczeniu, nikt nie jest żadną postacią, którą gdzieś widać. Jestem nią w swojej głowie, czuję się hodowcą kur, nie? Ja po prostu tą przychodzę i mówię na pierwszym wykładzie, słuchajcie, kto chce, może być, nie wiem, tym hodowcą kur, dostajecie, wyobrażacie sobie, że macie te kury i przez 7 tygodni sobie te kury nosicie i tam uszczęśliwiacie, robiąc, ucząc się, po prostu robiąc zadania. Tylko ja projektuję zawsze strony internetowe i na tej mojej stronie też mam ja w Wixie je robię, bo wtedy nie było kreatora Google jeszcze 10 lat temu, więc robiłam je w Wixie i darmowe narzędzie, też polecam, ale o wiele bardziej zaawansowany niż kreator googlowy. Natomiast na takiej stronie oni mają i księgę reguł, i wszystkie zadania, i jakieś aktualności ode mnie, więc bardzo fajnie chodzi, jak się taką stronę zrobi za darmo. Nic to nie kosztuje, słuchajcie, taką stronę można sobie za darmo zrobić. I to wiele takich stron można mieć. Ja mam do każdego kursu osobną stronę, nie? Także nie wiem, czy odpowiedziałam, Marto, na pytanie wyczerpująco, wystarczająco, czy coś pominęłam? Tak, znaczy dziękuję też w ogóle za link, super, że się tak otwarcie dzielisz z tym. I właśnie byłam ciekawa, jak to jest, no bo ja tam trochę znam Articulate Storyline'a, ale no to już jest właśnie dużo takiej zabawy, a bardziej mnie interesują takie prostsze rozwiązania, że można to po prostu wdrożyć choćby nawet za 2-3 tygodnie. Dzięki. Dzięki, fajnie, cieszę się. Korzystaj, można, słuchajcie, skopiować którąś moją fabułę sobie na początek, ja nie mam nic przeciwko. Tam na tej mojej stronie też macie taką zakładkę infografiki, to tam też i też rzucę te z dzisiejszego webinaru, tam rzucam grafiki, które robię edukacyjne, które też mogą Wam się przydać. Są na otwartych licencjach, można korzystać. Jagodo, zapraszam, jesteś następna w kolejce. Tak, cześć, dzień dobry. Ja mam pytanie co do rywalizacji. Bo gdzieś powiedziałaś w trakcie, że ona jest zła i tak nie do końca rozumiem, dlaczego rywalizacja jest zła i jak byś mogła to rozwinąć.
Dobra. W edukacji, w szkole, na uczelni uważam, że nie powinna mieć miejsca rywalizacja i nie tylko w grywalizacji, w ogóle. Nie, dlaczego? Dlatego, że pytanie o to, system edukacyjny powinien każdemu uczniowi, każdej uczennicy, każdej studentce, studentowi zapewnić możliwość rozwijania się na maksimum tej osoby możliwości, a nie ścigania się z innymi. Nie chodzi w szkole, szeroko pojętej szkole, nie chodzi w szkole o to, żeby być lepszym od kogoś, nie? Chodzi o to, żeby się rozwijać, być lepszym co najwyżej od samego siebie, każdego dnia się rozwijać. I teraz porównywanie się z innymi wpływa negatywnie na tych słabszych uczniów, zwłaszcza negatywnie, nie? Oni tracą motywację, to jest coś, co ich demotywuje, a nie motywuje. Są gracze, jest taki typ ludzi, którzy lubią rywalizację, ale po pierwsze to nie będzie 100% naszych uczniów nigdy, to nie będzie pewnie nawet 50%. To zależy jaka grupa oczywiście, natomiast my mamy, moim obowiązkiem jako nauczyciela uważam, jednym z zadań jest zadbać o to, żeby każdy uczeń, każdy student czuł się, był na maksa zmotywowany. Ja mam, i to jest moja rola, ja tak uważam. To jeżeli wprowadzę rywalizację indywidualną, to nie zadbam, zadbam o tych, którzy lubią rywalizować i ich to motywuje, ale nie zadbam o tych, których to nie motywuje, a których to wręcz demotywuje i przestaną chcieć się uczyć. I wtedy uważam, że moją rolę nie pełnię jej dobrze, bo nie zadbałam o wszystkich. I teraz jak z tego wybrnąć, bo część z naszych uczniów będzie lubiła, tak jak część ludzi lubi rywalizować i ich to motywuje. To wtedy listy, które ja mam, te listy, lista, tabela z punktami, tam gdzie przyznaję za poszczególne zadania, one się sumują. Ja nigdy nie ustawiam tego jako ranking od najlepszych do najgorszych, tylko to jest losowo, nie wiem, tam alfabetycznie może być pseudonimami, a kto chce, to się porówna z innymi, a kto nie chce, to się nie porówna, ale też często robię tak, że pytam moich studentów, co wolą, na przykład jak mam ich niewielu, jak mam tak do 50, to jest dla mnie niewielu, bo mam i grupę 500 czasami, a z reguły 100 kilkudziesięciu najczęściej, więc 50 dla mnie to jest jeszcze niewielu, to jak mam do 50, to nawet potrafię współdzielić z każdym z nich jego tabelę postępu, żeby inni nie widzieli. I robię to różnie i pytam moich studentów, co ich, jak porównują sobie, co ich motywuje i to zawsze zdania są podzielone. Jedni lubią się widzieć na tle innych, inni nie. Plus jest taki, o czym nie pomyślałam, jak jest tabela wspólna, ale nie rankingowa, czyli nie ustawiamy kolejności według punktów, tylko dowolnie, a kto chce, to się tam porówna, a mam najwięcej, ale nie widać tego w tabeli, tak, nie jest to na górze, to ten ktoś sobie, a wszyscy, to co mnie zaskoczyło, to co powiedzieli studenci, bo różne opcje im pokazywałam i w sensie testowaliśmy i pytałam o ich odczucia, powiedzieli, że lubią, jak jest tabela wspólna, a nie osobno dzielona, jak z każdym z osobna, dlatego, że wtedy mają poczucie sprawiedliwości, bo widzą, ile punktów za zadania poszczególne, te drobne, dostają inni i jakoś tak mają poczucie, że to jest sprawiedliwie, ten proces, a jak nie wiedzą, kto dostaje ile, to wtedy nie wiedzą, czy przypadkiem gdzieś ktoś nie dostaje, nie wiem, nie ma jakichś forów, a powinien nie mieć. To jest bardzo ciekawe, anonimowe, jak się wypowiadają, to piszą właśnie tak szczerze, więc wiem, że też tabele ogólne są ok, z tym, że ja nie ustawiam tego w żaden sposób w ranking, nie? To jest takie moje wyjście z tej sytuacji. Ale stosuję rywalizację czasami zespołową. Jak mam na przykład przedmiot, gdzie jest wykład i jest 11 grup ćwiczeniowych, mam taki przedmiot, to już w tej chwili nie miałam do tej pory co roku, to każda z tych grup ćwiczeniowych 12-osobowych laboratoryjnych jest naturalnie zespołem i mam 11 zespołów konkurujących wtedy, czyli pokazuję, każdy wykład zaczynam jak w tym tygodniu po wejściówkach, jak wejściówki piszą, za to dostają punkty, zbiorowo jak ich zespoły wyglądają, czyli to jest rywalizacja, ale jest bezpieczna, dlatego że jest grupa, nie ma tu porażki pojedynczej osoby, w grupie się łatwiej, a to po pierwsze, ale co spowodowało ta rywalizacja? W zespołach zaczęli uczyć, pomagać sobie nawzajem, uczyć, korepetycje sobie dawać studenci nawzajem, przygotowywać się do wejściówki, dbać o słabszych, mocniejsi zaczęli dbać o słabszych, odpytywać ich, tłumaczyć im coś, żeby lepiej napisali wejściówkę, bo wtedy jako grupa mamy więcej punktów, czyli będziemy wyżej w tym rankingu, więc bardzo fajnie zadziałał taka rywalizacja, ale to też trzeba ostrożnie, trzeba tak wybadać, bo nie chcę stracić żadnej osoby, jeżeli stracę choć jedną z powodu moich zasad, które komuś nie są dla niego demotywujące, to już nie jest fajnie, nie? Więc to jest takie, ale to jest bardzo moje podejście i no nie wiem, to tak do przemyślenia. Uważam, że w edukacji niekoniecznie, nie? Jakby w edukacji nie można się ścigać z kimś, tylko ścigać trzeba na wiedzę ze sobą, nie? To tak. Okej, jasne, bardzo dziękuję. Już chyba rozumiem, dlaczego tak kurczą otrzymałam się tej rywalizacji, bo sama lubię rywalizację, dlatego pewnie próbowałam ją przemycić.
ale teraz tak, teraz to rozumiem, super, bardzo dziękuję. Dzięki. Już patrzę, kogo mam następnego, słuchajcie, na liście. My tu mamy listę Jagoda była. Grzegorz, Grzesiu, zapraszam. Cud, pamiętałem, że włączyć mikrofon. Po pierwsze to chciałem bardzo podziękować, bo to mi w ogóle... Znaczy wybuchł mi mózg i trochę nie bardzo, za dużo rzeczy mi się objawiło. Także w ogóle kosmos. To myślę, że to będzie procentować, aczkolwiek w moim przypadku nie mam pojęcia, jak ja to wszystko bym mógł ogarnąć technicznie, administracyjnie. Natomiast zasadnicze pytanie, jedno z wielu, ale to, które chciałem zadać, bo... Ja się zacząłem troszeczkę angażować w takie uczynienie uniwersytetu, akademii, ale jestem z gdańskiego uniwersytetu, miejscem bardziej przyjaznym dla osób neuroatypowych. I wydaje mi się, to jest ta część pytania, czy w ogóle wszyscy, którzy tu jesteście, macie jakieś doświadczenia właśnie, jak ta grywalizacja. Mi się wydaje, i to nawet napisałem, nie wiem dlaczego mnie tam jakoś tak anonimowo pokazuje, że to dla ADHD-owców jest game changer, a jednocześnie no nie jest sfokusowane tylko na nich. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Druga rzecz, zastanowiło mnie, jak w tym na przykład się mogą odnaleźć autyści. Macie takie, bo to nie tylko twoje, ale... Tak w ogóle. I to jest takie moje... Wiesz co, Grzesiu, to jest tak. Ponieważ od, nie wiem, 11 lat naprawdę tysiące studentów przez to przeszło, więc myślę, że były tam również, zakładam, możemy założyć, tak, były tam również oczywiście osoby neuroróżnorodne. I ponieważ jakby wszystkim to zawsze jakoś pasowało, to też taka moja pierwsza, najkrótsza odpowiedź, że tu nic złego na pewno się nie dzieje, ale teraz jak w szczegóły bym chciała pójść, to... ponieważ jest dobrowolność, to jakby to daje pole każdemu i nie wiem, tam widzieliście, jaka była wypowiedź osoby, która pewnie była introwertyczna, którą wiesz, no woli sama, wszystko, to typowo, ja bym też tak napisała, to byłabym ja. Ja identycznie podchodzę wszelkich ćwiczeń grupowych, w ogóle dramat dla mnie. A potem, i ta osoba napisała, że jest zachwycona, bo jest sama zaskoczona, więc być może dla pewnych osób, które zakładają, że to nie dla nich, może się okaże, to jednak też dla nich, ale to jest nadal wybór, bo w mojej grywalce nic nie jest obowiązkowe, czyli nie trzeba nic, znaczy warto chodzić na wykłady, się po prostu uczyć, robić sobie notatki i potem zdać egzamin, ale to jest opcja, można robić zadania i to też, ja nie puszczam listy, kto będzie grał, a kto nie, nigdy nie ma takiego pytania, ten kto robi zadania, ten jest w grze automatycznie, kto czuje się, że jest w grze, ten jest w grze i ja z tego nie rozliczam, więc w sumie ta pełna wolność w takim byciu lub niebyciu w grze, każdemu pozwala się odnaleźć. Natomiast ja sobie o jednej rzeczy myślałam ostatnio, ponieważ ADHD, dużo wyników badań się nam ukazuje, osób dorosłych zwłaszcza i wiemy jak bardzo nie wiemy, jak dużo nie wiedzieliśmy i nie wiemy nadal i dużo o tym czytam i słucham i staram, i co ciekawe, jeszcze nie skończyłam research, jeszcze robię badania nadal, badania literatury, nie badania eksperymentalne oczywiście, natomiast robię research literatury tych badań, które są i chyba już powoli przygotowuję się i zrobię sobie o tym jakiś piątek dydaktyczny, czy gdzieś indziej podzielę się, ale wydaje mi się, grywalizacja jest świetnym narzędziem dla osób z ADHD, dlatego że te okna czasu, te wszystkie timingi, które to poszatkowanie bardzo pomaga utrzymać się, to co osoby z ADHD mają problem z timingiem, nie? Jakby z poczuciem czasu. To grywalizacja myślę, że mocno wspiera osoby z ADHD i nie mam badań, które mówią o tym, bo nikt tego nie badał, ale wiem jak działa grywalizacja, to teraz patrzę na to, jak te osoby funkcjonują i na razie wszystko, co czytam, się dowiaduję, bardzo mi do tego pasuje, więc też to jest w ogóle ciekawy wątek, dziękuję Tobie za to pytanie. Szota dopaminy taki, że mała bani. Tak mi się wydaje, że to na pewno ADHD tu pomaga. Natomiast no, ta wolność, ta autonomia jednak pewnie wszystkim daje się tu odnaleźć. Ja pamiętam, miałam kiedyś raz studenta, który przyszedł i powiedział, wie pani, tak przedpowiedział po prostu face to face, że ja nie będę grał, ja tego nie oczekiwałam, ale po wykładzie podszedł, wie pani co, ja nie będę grał, ja chcę to po prostu powiedzieć. I tak powiedziałam, to też fajne, dziękuję mu za to. Chciał się tym podzielić, czuł, że też chce to powiedzieć. A potem i tak grał, bo jakby co to znaczy grać? Bo co to znaczy, słowo grać brzmi tu tak infantylnie, czy w ogóle
a tak naprawdę to po prostu robisz zadanie, to, które cię rozwija, daje ci wiedzę, studiujesz artykuł naukowy, piszesz esej naukowy, gdzie prezentujesz stanowiska dwóch grup i zajmujesz swoje z argumentami, tak? I to jest, i za to dostajesz jakieś punkty, które ci pokazują twój rozwój. Możesz nie nazywać ich kurkoinami w swojej głowie, możesz po prostu, one ci pokazują, jak daleko jesteś od celu, edukacyjnego celu, czyli że już jesteś na najwyższym możliwym poziomie z tego przedmiotu, więc to jest kwestia, chyba każdy sam sobie tłumaczy, jak chce. To jest bardzo takie wolnościowe. Tu w sumie nie ma. Ja tylko proponuję fabułę, tak, ale też można zupełnie się w nią nie wejść, a być takim, mieć takiego menadżer zadań i punktów, sobie to traktować jako pasek postępu, obserwacje, nie? To też tak można. Nie wiem, czy mogę jeszcze, a może Natalia? Jedno tylko, czy zrobiłabyś jakiś warsztat, żeby można było pójść, zobaczyć, jak to się robi? To tak. Tak, ja wiesz co, ja od wielu lat prowadzę warsztaty między innymi z grywalizacji, oczywiście to jakby po całej Polsce to i na świecie. Jakoś my tu w CN, na Politechnice mamy takie warsztaty, takie 16-godzinne z projektowania i mnóstwo wspaniałych grywalizacji powstaje. W tej chwili nie ma jakiegoś takiego otwartego, bo ale wiesz co, coś pomyślimy. Pomyślimy. No, Natalia, myślę sobie może jakieś... Ja się zamykam już. No, wiesz, dzięki tam, jeszcze raz. No, być może, bo przed konferencją ideatorium będzie taka rano, będzie 2 godziny warsztatowych zajęć za darmo, w sensie w ramach konferencji. Może w takim razie jeden z nich zrobimy z grywalizacji na przykład, nie? To teraz tak mi przyszło do głowy. Dobra, rozważę. Słuchaj, wszystko jest możliwe. Dobra, Natalię zapytałam, czy chciała dodać. Jak już zostałam wywołana. Tak, bo Natalia też. Jak wywołana, to ja o tej drugiej części autystycznej, jak się pytałeś, to ja tak sobie pomyślałam, bo ja jestem w tym spektrum, przynajmniej odkrywam to, że jestem w tym spektrum, to tak sobie pomyślałam, że dla mnie było fajne to, że mam możliwość dużo większego wyboru formy i jakby to ta kreatywność tych zadań, która wchodzi w grywalizacji, to mi dawało tą możliwość, bo jednak jak jestem w spektrum, to mam czasami różne jakby bariery, pewne elementy, które w pewien sposób zamykają mnie w takich tradycyjnych zadaniach, a tu jeżeli mam tą kreatywną formę, to mi dawało dużo pod tym kątem. No i drugie to, co mówiła Asia przy ADHD też, że jest ta ustrukturyzowane jakby to, że ja od początku wiem, w co wchodzę, mam to poczucie bezpieczeństwa, mam nakreślony cel, mam daty, mam terminy. Te wszystkie elementy pozwalały mi łatwiej się odnaleźć w tym systemie. Oczywiście wiadomo, że to też może być w tym normalnym, jakby bez grywalizacji, ale tutaj ta forma prezentacji tego wszystkiego jakby dawała mi większą wolność, więc to też powodowało, że ja byłam bardziej zaangażowana w te elementy i tak jakby od tej perspektywy mogę ci powiedzieć, że to dużo fajnie to daje. I lubię takie kursy i jak sobie sama robię, to też lubię takie kursy, które mają takie elementy właśnie motywacyjne. Niekoniecznie w ogóle są zgrywalizowane, ale dużo takich elementów motywacji, zbierania jakichś elementów, badżów czy tak dalej, w tych e-learningowych kursach, które ja robię, po prostu niezgrywalizowanych, dużo mi daje i dużo szybciej widzę, że mi się te kursy, jakby dużo łatwiej je kończę, mam większą motywację, nie porzucam ich i tak dalej, więc jakby to jak tak swoją cygiełkę dorzucę. A co do bardzo, szkolenia, bardzo, to, bardzo ci dziękuję za to, co tak, bardzo fajnie, dzięki Natalia, że podzieliłaś, tak mi się właśnie wydawało, że to ja będzie... ADHD jakby co. No właśnie, więc tak szukajmy, tak, słuchajcie, każdy coś ma, także trzeba tu patrzeć jak tu szeroko. A Natalia też projektuje grywalizację, więc z takich dwóch perspektyw, nie? Możesz patrzeć na to, dla studentów masz świetne też swoje gry. Tak. Dobra, Kasiu, i ja odpowiem jeszcze na czacie, znalazłam dwa ważne pytania, takie narzędziowe, więc nie chcę ich zostawić. Kasiu, zapraszam, jesteś ostatnią osobą, która się zgłasza, więc bardzo dziękuję ci za cierpliwość, bo długo się naczekałaś. Dzień dobry, ja przepraszam, że nie włączę kamerki, cześć, ale... Kasiu. Cześć. Ale widać jakieś mieszkanie, słuchaj Kasia, jakby co. Ja jestem uczennicą Asi, jeżeli chodzi o gry. Ja przepraszam, że nie włączę kamerki, bo po nie prostu szkodzi. Wirus mnie zniszczył, wczoraj, odczoraj niszczy. A ja jestem uczennicą Asi, chodzącym dowodem na to, że zgamifikowany przedmiot jest niesamowitym fanem dla nauczyciela. Ja z wielką przyjemnością, ja lubię uczyć w ogóle, to jest jedna rzecz, ale na ten przedmiot zgamifikowany idę z wielką przyjemnością i ja się spotykam z moimi ze studentami akurat tak, że mam co drugi semestr zajęcia i mają na pierwszym semestrze grę
I na trzecim teraz nie mieli gry. I pierwsza rzecz to było, ale proszę panią, dlaczego nie ma gry? My chcemy grę. Więc to jest najlepszy dowód, że rzeczywiście to działa. Na 30 osób jedna osoba nie wzięła udziału, tak średnio nie bierze udziału w grze. Nie, no nie chce, tak? Po prostu nie chce, ale chciałam to potwierdzić, że rzeczywiście to jest fan dla nauczyciela. Przeolbrzymi, chociaż jest więcej pracy niż takie normalne pójście na zajęcia, poprowadzenie wykładu czy ćwiczeń. Jest to ekstra robota, praca, ale rzeczywiście ta, która no, daje ten feedback, refleksja studentów jest niesamowitą tutaj nagrodą. To chciałam powiedzieć i zachęcić wszystkich. Dzięki Kasiu, bardzo ci dziękuję. Ja potwierdzę. Tak. Ja potwierdzę i powiem, że ja swoją pierwszą grywalizację wprowadziłam. Przepraszam, że się wcinam. Właśnie trochę egoistycznie, żeby też sobie coś zmienić, bo ja już też byłam zmęczona tą formą i no to dużo daje. Ale faktycznie, jak Kasia mówi, to trzeba lubić i to też dużo pracy trzeba w to włożyć, ale satysfakcja gwarantowana, że tak powiem. Słuchajcie, teraz tak technicznie dwie odpowiedzi, bo to są ważne rzeczy, widocznie gdzieś to nie wybrzmiało, już patrzę. Pytanie od Małgosi, to gdzie są zadania, jak studenci je oddają, gdzie zbierają punkty? Możliwości jest wiele, ja przeszłam różne, to 2013 rok to jeszcze to mało narzędzi znałam, w ogóle ICT nie byłam tak biegła, więc słuchajcie, to jest tak. Zadania. Jeżeli to są zadania, które robią, zależy, jeżeli robią zadania, nie wiem, piszą na kartce, czy rysują mapę myśli na prawdziwej kartce, to przynoszą, nam oddają, to mogą oddać, a mogą chcieć, możemy chcieć, żeby zrobili zdjęcie i nam, nie wiem, wysłali. Może to być mailem, może być przez jakąś platformę, nie wiem, z jakiej jesteś, Małgosiu, szkoły czy uczelni. Jeżeli masz Moodla, to przez Moodla, jeżeli przez jakąś inną szkolną platformę. Trzeba wymyślić sposób komunikacji. Ja w pierwszych moich grach wielu, ja z czego korzystam? Z maili. Właściwie tak, mailowo zakładałam sobie, uwaga, żeby sobie uporządkować. Na Gmailu można mieć nieskończoną liczbę adresów mailowych, więc ja do każdej gry zakładam Gmaila, zakładałam. To jeszcze były czasy bez RODO, czasy, gdzie uczelnia nie miała jednego wspólnego obowiązku, gdzieś tam maila, to trochę inaczej, więc wtedy mailowo. A teraz to na Moodlu, tam wrzucają zadania. My akurat na uczelni mamy platformę Moodle, więc tam wrzucają zadania, ale to tak naprawdę możesz, ja miałam, nie wiem, folder na Dropboxie, równie dobrze folder na Google Dysku możesz mieć, jeżeli twoja uczelnia czy szkoła gdzieś tam czegoś nie oferuje czy nie zapewnia, to może być folder na Google Dysku, gdzie oni wrzucają te zadania do jakichś swoich folderów na przykład, albo przez jakiegoś maila, ale wtedy zrób sobie Gmaila do gry, typu hodowcakurek@gmail.com. Ja takiego maila mam i staraszamanka@gmail.com i tak dalej. Mam takich pewnie z kilkanaście. Także to trzeba sobie wymyślić, jak mają, albo mogą, jeżeli to jest lekcja w szkole, to w ogóle zrezygnować z cyfrowej formy. Ja jak pracuję z nauczycielami niższych etapów edukacyjnych, to mówię, zostawcie w ogóle, zwłaszcza podstawowa szkoła, bo nie wiem, Małgosiu, co reprezentujesz, to w ogóle te dzieciaki, to co robią na lekcji, czy to co robią po lekcji przyniosą, to wtedy te punkty przyznajesz w realnym pracą i sobie gdzieś jakiś kajecik wpisujesz i teraz ja na Google Sheets współdzielę z moimi studentami te tabele, gdzie oni są, nie ma ich nazwisk, tylko są pseudonimy, więc nie ma żadnych danych osobowych. Ja za każdy, oni mają opcję oglądania tej tabeli, a ja opcję edycji, bo tam można ustawić. Więc ja wpisuję punkty za każdym razem, jak oddaję jakieś zadanie i każdy widzi, sumują mu się te punkty. Czyli tak naprawdę na przykład jak szkoła czy uczelnia ci zapewnia jakiegoś jednego, to na Google Sheets chociażby, czy tam nie wiem, na Microsoftie te online'owe w 365 Excel, tak, w chmurze. Gdzieś trzeba to zawiesić, żeby ludzie mieli dostęp. Jeżeli w klasie, jeżeli szkoła podstawowa, to na tablicę wyników zrobić na korkowej i tam wpisywać, nie? Im młodsze dzieciaki, tym mniej cyfrowo. To bym bardzo polecała. Szkoła podstawowa tak do szóstej klasy żadnej cyfrowości, a powyżej szóstej już można myśleć o, no to już pytanie, na ile są biegli i na ile ty jesteś biegła, ale to można zostawić również w pełni niecyfrowo. To jest to. I jeszcze Joanna, z jakiego, tak widziałam, Grzesiu, zgłaszasz się? Z jakiego typu narzędzi korzystasz? Wspomniałaś o Moodle, ale może masz jakieś inne ciekawe rozwiązania. Dobra, to odpowiadałam jednocześnie na te pytania. Dobra, już sprawdziłam, że na czacie nie ma takich ważnych pytań. Czy to, coś jeszcze, tak jeszcze sprawdzę z tych osób, które są, 54 osoby nas zostały, mimo że, słuchajcie, jesteśmy już
34 minuty po czasie, brawo my. Bardzo chętnie ja jestem, jeżeli coś jeszcze byśmy chcieli, to zapraszam. Można jeszcze o coś zapytać, czy coś przedyskutować, nie? Lub jak coś jest niejasne. Tak sprawdzę, czy ktoś jeszcze. Dziękuję Kasiu za oklaski, widzę je. Dobra. Kochani, no to pozdrawiamy psy, moje psy i koty, pozdrawiam wasze psy i koty, u kogo tam jakieś są zwierzęta. Życzę wam, słuchajcie, życzę, napiszcie sobie cytat z Williama, w tym szaleństwie jest metoda, szalejcie. Jak nie z grywalizacją, to z czymkolwiek innym, po prostu trzeba szaleć. To są czasy dla wariatów, nie? Inaczej można się wypalić zawodowo wpaść w jakąś depresję, więc trzeba sobie pomagać, grywalizujmy dla siebie i róbmy wariactwa dla siebie samych, żeby po prostu mieć satysfakcję. Bardzo dziękuję wszystkim. Na czacie leczą jeszcze pytanie od Krzysztofa, czy może być grywalizacja? Jezu, tak szybko piszecie, że mi teraz to umyka. Czy może dotyczyć dowolnej dziedziny? Krzysiu, tak, dowolnej. Kompletnie nie ma znaczenia, co grywalizujemy, bo nie chodzi o to, co jest w środku, o to mięso, tylko chodzi o mindset, o zmianę nastawienia ludzi do czynności, którą mają robić. Jeżeli ta czynność jest nudna, trudna i nieważne jaki przedmiot, jeżeli widzisz w nim problem dla studentów, to wszystko można zgrywalizować. To nie ma to znaczenia, nie? Chodzi o zmianę postaw. Grywalizacja ma zmienić muszę na chcę, czegokolwiek to dotyczy. Dobra, bardzo dziękuję. Wycieczkę do Gdańska, Marta. Zapraszam na konferencję, słuchajcie, żeby tych, którzy tam się trochę wciągnęli, to słuchajcie, możecie posłuchać, będzie kilkanaście wystąpień takich grywalizatorów, jeżeli jeszcze swoich nie macie, a jeżeli próbujecie, to przyjedźcie się podzielić, można też wystąpić, jak nie teraz, to za rok, więc słuchajcie, 11 kwietnia też zapraszamy, prawda Natalia, do Gdańska na grywalizację w edukacji. Takie spotkanie rzeczywiście bardzo powerful, mocno się wyjeżdża na ładowanym wariackimi pomysłami. Dobra, dziękuję wam kochani, słuchajcie, pięknego wieczoru, spokojnego, niedługiego już, bo się zrobiła 20. Zregenerujmy się i szaleństwa życzę wszystkim.